Szanowni Państwo, usłyszałam kiedyś od pewnej mądrej osoby, że zwątpienie jest niczym fala zalewająca kajutę statku. Wystarczy szczelina, żeby woda z impetem dostała się do środka. Takie uczucie towarzyszy wielu z nas obecnie, kiedy słuchamy niepokojących informacji o kondycji naszego Kościoła. Widzimy, jak próbuje się coraz mocniej podważać autorytet Kościoła. Widzimy, jak zło dostaje się do jego wnętrza. Dziś podczas tego panelu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania, jak może reagować każdy z nas? Jakich argumentów użyć w rozmowach z osobami, które z wymienionych wyżej powodów odchodzą od Kościoła? Co ja osobiście mogę zrobić, żeby w jakiś sposób także zaangażować się w rozwiązanie tej sytuacji? O tym będę rozmawiać z moimi szanownymi gośćmi. Księże profesorze, obserwujemy na Zachodzie, że część osób z Kościoła przyklaskuje ideologii gender. W Polsce to, co 2 lata temu jeszcze wydawało się nie do pomyślenia, dziś staje się rzeczywistością. W wielkich miastach widzimy już tęczowe flagi podczas tak zwanego miesiąca dumy. W sklepach zdarza się zobaczyć genderowe gadżety. Samorządowcy w Polsce, którzy niedawno podejmowali uchwały wspierające naturalną rodzinę, teraz wycofują się z tego, bojąc się, że nie otrzymają środków z Unii Europejskiej. Czy wobec tych przemian kulturowych, które obserwujemy już teraz w Polsce, polski Kościół też jest narażony na ideologię gender? Oczywiście jest narażony, tylko żeby tak, myślę, nadać właściwą tonację tego spotkania, żebyśmy nie ulegali jakimś przesadnym obawom, to oczywiście trzeba widzieć, że sytuacja jest trudna, jest walka, jest olbrzymi atak na Kościół z zewnątrz, a w Kościele jest wielki zamęt. W Kościele działa piąta kolumna. Jesteśmy atakowani od zewnątrz i od wewnątrz. Szczególnie Kościół niemiecki jest przejawem takiej piątej kolumny, takiego samozniszczenia Kościoła. Ale no, trzeba powiedzieć, że tego należało oczekiwać. Nie dziwmy się. To już w raju jest walka szatana z Bogiem i ta walka trwa przez dzieje. I oczywiście widzimy, że nasi przeciwnicy na Zachodzie politycznie, finansowo, medialnie są o wiele potężniejsi. Ale nie bójmy się, bo Pan Bóg jest jeszcze potężniejszy. Ludzie mogą zgłupieć, mogą oszaleć. No jak Niemcy. Większość Niemców poszło za takim arcyzbrodniarzem, ludobójcą jak Hitler. Tak wykształcony naród. W Rosji zwyciężył komunizm. I w pewnym sensie większość Rosjan poszła za drugim zbrodniarzem, Leninem, Stalinem. To nam pokazuje, że większość społeczeństwa może uwierzyć w idee najbardziej absurdalne, zbrodnicze i stać się ich sługami. Ale żeby ludzie najbardziej oszaleli, głosili najbardziej absurdalne i zbrodnicze teorie i dopuszczali się największych zbrodni, to Pan Bóg pozostaje ten sam. I trzeba zawsze się go trzymać. I akurat my Polacy mamy dobre szanse, bo trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. I trzeba powiedzieć, że Kościół Polski jest najlepszym kościołem całego świata. Tak zawsze pocieszam Polaków, jak mówią to jest, ale słuchajcie, w każdym innym kościele jest jeszcze dużo gorzej. I akurat mądrość Polaków widać w relacji do tego szaleństwa Niemców i Rosjan. Ci poszli za Hitlerem, ci za Leninem, a my nie. Nas tego trzeba było uczyć w katowniach UB i Gestapo. Tu widać mądrość, wielkość Polaków. Myśmy poszli za Chrystusem. My mamy właśnie najlepsze doświadczenia zbrodni tych ideologii, jesteśmy dlatego na nie uodpornieni. Dlatego Polacy tak atakowani i zarazem moralnie są mistrzami świata. My jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu Żydów. Nigdzie ich tyle nie uratowano, nigdzie nie mieli tak dobrze, bo w pewnym momencie większość Żydów świata mieszkała w Polsce. Czyli widocznie było im to najlepiej, byliśmy dla nich najlepsi. I myśmy ich najwięcej uratowali. Po drugie, widzimy teraz, jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu Ukraińców.
kiedy Europa Zachodnia w imię wartości europejskich właściwie chce współpracować z ludobójcą Putinem i Rosjanami. Stoi właściwie po ich stronie. I oni nas pouczają o praworządności. Nas mistrzów świata w ratowaniu Żydów i Ukraińców. No i trzecie, jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu dzieci nienarodzonych. Cześć Polakom, chwała państwu, szczególnie państwu, bo państwo w ogóle są the best of best. Obecni tutaj są najlepsi chrześcijanie. Państwo należą do 1% albo może 1 promila najporządniejszych, najbardziej wierzących ludzi tego narodu, który jest mistrzem świata w ratowaniu Żydów, Ukraińców i dzieci nienarodzonych. I chwała państwu za to. To jest właśnie owoc naszego chrześcijaństwa, które ma swoje braki. Oczywiście nie jest doskonałe, ale doskonały jest tylko Pan Bóg. Ale wiele wskazuje, że to jest najlepszy kościół całego świata, najlepsze chrześcijaństwo, szczególnie na tle chrześcijaństwa niemieckiego, o którym będę mówił. Jak państwo wiedzą, mam swoje doświadczenia z tym chrześcijaństwem. Trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. To jest dar Boży. I tutaj mamy taki dobry przykład, który lubię używać z Legnicy na pokazanie siły chrześcijaństwa. Ja zawsze wspominam tam mój wykład sprzed około 10 lat, kiedy bardzo się dziwiłem, jak to jest możliwe. Miałem wykład o gender, o następnej ideologii dla rodzin w chrześcijańskiej diecezji legnickiej. I to było w budynku, który państwu jest dobrze znany, tym z Legnicy, ale poza tym nie tak bardzo chyba, który wcześniej był największym gimnazjum żeńskim w czasach niemieckich. Minister oświaty Rzeszy przyjeżdżał, żeby go poświęcić. Naprawdę solidna niemiecka budowla, Lastrico jeszcze do dzisiaj się trzyma. Ale to znaczy było królestwo Hitlera. W czasach nazizmu te biedne dziewczyny, tysiące Niemek było indoktrynowane, że Hitler to jest mesjasz Niemiec, że nazizm to jest najbardziej naukowa teoria. I w ogóle jakby się tam pojawił, to by została ze mnie mokra plama. No, polski ksiądz katolicki w takiej sanktuarium Hitlera, czyli miejsce piekielne, no, miejsce gdzie szatańskie. Natomiast po wojnie tam była kantyna, klub oficerów sowieckich, no następne królestwo szatana, no bo oni tam właściwie planowali trzecią wojnę światową. Po uderzeniu atomowym na Europę Zachodnią spod Legnicy miał też iść atak pancerny. Ci ludzie tam planowali koniec świata. Królestwo Stalina, komunizmu, królestwo szatana. Panowały tam, no powiedzmy, ludzie największych szatanów naszych dziejów, Hitlera i Stalina. No i tam był głoszony komunizm, też najbardziej naukowa teoria. I ja tak chodziłem, tak dziwiłem się, no Daruś, grzuczku grzeszny, co ty tu robisz? Królestwo Hitlera, królestwo Stalina, najbardziej naukowych teorii świata, a ty teraz wykładasz o trzeciej najbardziej naukowej teorii, podobnie mądrej jak komunizm, no bo genderyści są jak komuniści zasadniczo. Śmiejesz się, wtedy by cię zabili, a tutaj robisz to na wesoło i chyba ujdziesz z tego z życiem. Jak widać, uszedłem. No. Jak to możliwe? No bo teraz w tym budynku jest seminarium duchowne i kuria biskupia. Królestwo Pana Jezusa i Matki Bożej. Kaplica na korytarzach, figura Matki Bożej, Pana Jezusa. No myślę, piękny symbol, myślę, taki znak potuchy, ociechy. Bóg dopuszcza, że siły szatańskie, diabelskie, szaleńcze, jak nazizm, jak komunizm, jak genderyzm, mogą bardzo wiele osiągnąć, bo daje nam wolność. I my w tej wolności możemy wybrać absurd i ludobójstwo, jak to nasi sąsiedzi wybierali, a my nie. Tylko że koniec jest, tak jak pokazuje Legnica, to skończy się tragicznie hańbą, tak jak nazizm i komunizm skończył się wieczną hańbą i dla Niemców, i dla Rosjan, a chwałą dla nas. Z tamtych czasów ich największe postacie to są Hitler i Stalin i Lenin, a u nas Maksymilian Kolbe, Witold Pilecki, siostra Faustyna, Jan Paweł II. Tym się różnimy. I myślę, szczególnie to seminarium, ten budynek pokazuje, że ostatnie słowo należy do Boga. I cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek by szaleństwo nie pojawiało się w świecie, i zwłaszcza w Niemczech, bo to są specjaliści od szaleństw, trwajmy przy Jezusie, trwajmy przy Matce Bożej, przy Eucharystii właśnie i na pewno wygramy. Najpóźniej na sądzie ostatecznym, ale jak się postaramy, może wcześniej, jak w Legnicy. Dziękuję serdecznie, księże profesorze, za te podbudowujące słowa. Księże biskupie, niepokoi nas także jako katolików synod o synodalności, którego świadkami ostatnio jesteśmy. Zaprasza się do niego wszystkich ludzi, także wrogów Kościoła. Czy to jest czas, w którym w Kościele katolickim wprowadza się demokrację?
No można tak powiedzieć, tak, ale no, trzeba tutaj dodać takie właśnie wyjaśnienie. Moi drodzy, są takie instytucje, które no, nie mogą być, prawda, nie mogą mieć demokratycznej struktury. Mianowicie jest ich kilka, przynajmniej trzy czy cztery. Taką rodziną, taką instytucją jest rodzina. Rodzina, w rodzinie nie może być demokracji takiej, prawda, całkowitej, tak, bo są rodzice, którzy dzieci rodzą, wychowują. To są pierwsi katecheci, prawda, pierwsi wychowawcy. Zanim szkoła podejmie trud, prawda, kształtowania umysłów i serc dziecka i młodzieży potem, to właśnie początek jest edukacji, prawda, w domu rodzinnym. My wiemy, że dzisiaj ta idea domu rodzinnego trochę właśnie jakoś tak właśnie została przyciemniona, upadła, ale trzeba właśnie jakoś ją odbudować, bo dom rodzinny jest zawsze właśnie tym miejscem, gdzie się kształtujemy i skąd wynosimy zwykle wielki skarb. Jak jest dom rodzinny dobrze ustawiony, to po prostu wynosimy właśnie wielki skarb w postaci dobrego właśnie wychowania. Więc w rodzinie nie może być demokracji. Oczywiście, że jest rodzina tym miejscem, gdzie ma się urzeczywistniać miłość, miłość do Pana Boga, miłość małżonków do siebie, no i miłość, prawda, rodziców do dzieci i dzieci do rodziców, prawda, wnuków także do swoich dziadków. Tak, to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie mamy, prawda, możliwość budowania relacji właśnie miłości, tak, ale to nie wyklucza, że, prawda, w rodzinie rodzice, prawda, wskazują drogę, a dzieci powinny właśnie okazywać posłuszeństwo i cześć według Bożego przykazania czwartego, czci ojca i matkę swoją. Więc to jest właśnie pierwsza instytucja podstawowa. Tak, ona jest od początku świata. Mówimy, że rodzina jest starsza niż Kościół, tak, bo Kościół ma 2000 lat, a rodzina ma o wiele więcej, prawda? Od samego początku właśnie Chrystus, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, prawda? I im zlecił właśnie pewne zadania, które znamy. Tak, więc rodzina właśnie jest, powtórzmy tą, prawda, instytucją, która właśnie nie może być demokratyczna. Drugą instytucją to jest właśnie Kościół. To jest Kościół, prawda, w Kościele nie może być totalnej demokracji, tak, co nie wyklucza, że miłości bliźniego, co nie wyklucza, prawda, podstawy służebnej. Wiemy, jak, prawda, jakie wskazówki dawał Pan Jezus apostołom, tak, dzisiaj one powinny być ciągle właśnie, prawda, respektowane, do nich trzeba wracać, że, prawda, w Kościele sprawowanie władzy polega na służeniu. Pan Jezus powiedział, kto chce być między wami właśnie pierwszy, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być wielki, niech będzie właśnie waszym niewolnikiem. Tak, prawda, kierowanie Kościołem właśnie przez, prawda, służbę, ale wiemy, że właśnie no, wszyscy nie mogą w Kościele rządzić. Muszą być ci, którzy są, prawda, no, są pasterze i są owce. Co nie znaczy, że owce nie mają nic do powiedzenia, ale pomiędzy pasterzem a owcami, prawda, powinna być jakaś taka właśnie, no, serdeczność, no, i taka współpraca. No więc nie możemy, żeby tutaj nie przedłużać zbytnio, no, widzieć Kościoła jako instytucji totalnie demokratycznej. To się nie kłóci z ideą właśnie, prawda, miłości jako najważniejszego przykazania, które powinno być w Kościele właśnie realizowane. Dlatego mamy strukturę Kościoła hierarchiczną, mamy właśnie, prawda, pasterzy, biskupów na czele z biskupem Rzymu, który jest właśnie
pasterzem całego Kościoła, jest też takim źródłem jedności Kościoła, prawda? Zresztą tak to było w dziejach Kościoła i dzisiaj też tak powinno być, że właśnie biskup Rzymu właśnie jest tym pasterzem, prawda, najważniejszym, jest następnym świętego Piotra, a wiemy, że Pan Jezus Piotra wybrał na, prawda, widzialną głowę Kościoła i powiedział mu: jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Tak więc dzisiejszy, wszyscy papieże, włącznie z dzisiejszym i jeszcze, prawda, tymi, którzy będą, prawda, sprawować urząd biskupa Rzymu, właśnie są, prawda, tymi pasterzami, którzy no, służą całemu Kościołowi, no i sprawują właśnie władzę. Oczywiście władzę powinni sprawować właśnie w rozumieniu ewangelicznym. Tak, mamy pasterzy, mamy proboszczów. Są takie trzy, prawda, sektory władzy w Kościele. Prawda, papież ma władzę zwyczajną w całym Kościele. Biskupi ordynariusze mają władzę w swoich diecezjach, a proboszczowie mają w swoich parafiach. Taka jest, prawda, hierarchia, która no, prawo kanoniczne, tam przynajmniej to dawne prawo, ale dzisiejsze też właśnie wskazuje, że tam, że na tych, te wymienione, prawda, sektory, one są kierowane przez pasterzy, którzy mają władzę właśnie zwyczajną. No więc jeżeli to sobie przypomnimy, no to po prostu od razu nam tutaj właśnie przychodzi sformułować wniosek, że Kościół nie może być instytucją właśnie, prawda, demokratyczną, ale właśnie jest instytucją hierarchiczną. No i trzecią instytucją społeczną to jest wojsko. W wojsku też są generałowie, są, prawda, oficerowie wyżsi, to znaczy major, pułkownik, podpułkownik, pułkownik. Ja tak mówię, biegle w tej materii, bo byłem w wojsku jako kleryk 2 lata, więc tak, więc i oficerowie niżsi, prawda, podporucznik, porucznik, kapitan. No i mamy później podoficerów, prawda, począwszy od, prawda, podoficerów, prawda, to są sierżanci, to jest kapral, prawda, i tak dalej, to są starszy sierżant. Tak więc jest wyraźnie hierarchia i wiadomo właśnie, że młodsi stopniem wojskowym oddają honory, prawda, biją do dachu, do czapki, prawda, przybijają, no i oddają hołd, czy raczej honory, prawda, swoim właśnie, prawda, przełożonym. Tak więc wracając do pytania postawionego przez panią redaktor, właśnie no, w Kościele nie może być właśnie demokracji, ale jeżeli dzisiaj przyglądamy się właśnie tym działaniom, prawda, Kościoła, mam na myśli głównie Ojca Świętego, prawda, powołanie do istnienia synodu, o synodalności, no to jest tutaj właśnie takie pytanie, czy to nie jest próba właśnie zdemokratyzowania Kościoła. Ja myślę, że jeżeli się to dobrze ustawi, to nie jest takie zagrożenie, prawda, żeby Kościół zdemokratyzować, bo to, co jest najważniejsze w Kościele, to jest właśnie zachowanie najważniejszego przekazania, które nam Jezus zostawił, przekazania nowego: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Zauważmy, że Pan Jezus właśnie udoskonalił to przekazanie miłości, które już w całym zasadzie było znane, ale tam miarą miłowania drugiego człowieka była miłość samego siebie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Właśnie, ale wiemy, że miłość samego siebie może być różna. Niekiedy właśnie jest też grzeszna, prawda? Tu no, wiemy, prawda, o ludziach, którzy są pryszałkowaci. Tutaj ksiądz profesor właśnie wymienił tych, prawda, przywódców, którzy diabła słuchali i którym się wydawało, że są panami, prawda, nieba i ziemi. Tu zostali już wymienieni, prawda, to
może to jest taka miłość właśnie fałszywa. Dlatego Pan Jezus właśnie, prawda, wskazał inną miarę. To jest moje przykazanie, aby się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Więc miłość Jezusa do nas właśnie ma wyznaczać naszą miłość do bliźniego. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Właśnie. I to jest właściwie no, dla Kościoła zadanie ciągle właśnie ważne. No więc to jeszcze może tutaj, prawda, w związku z tym pytaniem, prawda, dodam, no bo pani tutaj redaktor wspomniała właśnie o tym, takiej zachęcie do tego, żeby wszyscy byli wysłuchani, prawda, i nawet wrogowie Kościoła. I rzeczywiście no, w niektórych diecezjach, w niektórych częściach Kościoła właśnie, no, prawda, wysłuchuje się właśnie wszystkich, nawet wrogów, tak, ale proszę Państwa, myślę, że tutaj najpierw musimy właśnie słuchać Pana Boga. I od tego trzeba wyjść, to jest fundament, prawda, no i dlatego, gdy idzie właśnie o synod, o synodalności, powinno tutaj właśnie być, powinien być tutaj położony taki mocny fundament, że pierwszym tym, którego słuchamy, jest Bóg. Ponieważ Pan Bóg właśnie ma, prawda, w sobie największą mądrość, miłość, tak, i prawda, najlepiej wszystko zna, dlatego właśnie Jego Słowo jest właśnie dla nas najważniejsze, tak, o tym nie wolno zapominać. Oczywiście, że to, co ludzie mówią, no to bywa to różne. Porównajmy to z sytuacją tą, z którą Jezus zastał, gdy był na ziemi człowiekiem, prawda, gdy, prawda, był w Izraelu, no i potem podjął misję, prawda, życie publiczne, prawda, nauczanie. I ile Pan Jezus musiał wysiłku włożyć, żeby prostować poglądy, prawda? Nawet tym przez siebie formowanym uczniom, apostołom. Oni nie chcieli słyszeć, jak Jezus mówił o męce, zapowiadał mękę swoją, że Syn Człowieczy będzie właśnie wydany, zabity, prawda, i złożony do grobu. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie chcieli tego słuchać. Oni mieli, powiedzmy, właśnie wizję Mesjasza politycznego, który wyzwoli, prawda, Palestynę spośród, prawda, władz Cesarstwa Rzymskiego. Tak więc, tak samo właśnie ta prośba matki synu Zebedeuszowi, która właśnie brzmiała, że do Jezusa, żeby moi synowie zasiedli, prawda, po dwóch stronach, prawda, Jezusa, który będzie właśnie królem. Tak, to była taka wizja. I tu trzeba było korygować. Pan Jezus właśnie ciągle zmieniał myślenie ziemskie na myślenie niebieskie, ewangeliczne. I dzisiaj też, jak słuchamy ludzi, słuchamy tego, co mówi się w tych dyskusjach synodalnych, no to niektóre takie no, wypowiedzi to są no, mało wspólnego z Ewangelią. I dlatego tutaj no, Słowo Boże jest najważniejsze, żeby powiedzieć, żeby ono było tym głównym, prawda, wektorem, który nadaje właśnie kierunek właśnie całemu synodowi. Tak, więc ja się tak obawiam, że właśnie, że czasem, prawda, nawet pasterze Kościoła za wiele pozwalają, prawda, i tam ci wykrzykują. No i właściwie w Kościele niemieckim no, te krzyki są głośne, takie śmiałe, prawda, domagają się związków partnerskich, prawda, dalej kapłaństwo dla kobiet i tak dalej, więc tego później jest kłopot, jak to właśnie zrobić. No więc wysłuchanie jest bardzo ważne, tak, można tutaj, to czasem księża o tym mówią, prawda, że człowiek ma, prawda, dwoje uszu i jedne usta.
co to oznacza, że trzeba właśnie więcej słuchać, aniżeli właśnie mówić. Tak, i to jest, sądzę, takie wskazanie, prawda, właściwe, ale właśnie dlatego wysłuchanie jest bardzo ważne, ale przy tym założeniu, o którym właśnie wspomniałem, więc tak, żeby właśnie Pan Bóg, głos Boga, wskazania Boże, które są utrwalone w objawieniu Bożym, w Piśmie Świętym, żeby były respektowane na pierwszym planie. Panie Marszałku, w jakim stanie jest wiara współczesnego Kościoła? Czy my wierzymy, tak jak nasi przodkowie, że katolicyzm jest prawdą, a może, że jest jedną z opcji, równoważną wobec innych? Bardzo dziękuję za zaproszenie i zaszczyt występowania w tym panelu z księdzem biskupem i z księdzem profesorem i dziękuję za to pytanie dodatkowo, dlatego że ono trafia w sedno i to, o czym przed chwilą ksiądz biskup mówił. Kościół, tak jak armia, rodzina, ale też uniwersytet, tak, na przykład. No, nie jest szkoła, tak, nie jest oparty na zasadzie demokratycznej, ale absolutnie też Kościół nie jest oparty na przymusie. Wykonywanie władzy kościelnej jest funkcjonalne wobec tego, co stanowi główne zadanie Kościoła, to znaczy głoszenia Ewangelii, przekazywania prawdy właśnie. Mi to pytanie przypomina takie pytanie, które redakcja magazynu Christianitas postawiła dużemu gronu osobistości i jeden wybitny teolog z Warszawy, który, jestem przekonany, podziela większość naszych trosk, tak jak tutaj siedzimy i po tej stronie panelu, i po tamtej. Na pytanie, czy katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią, odpowiedział: oczywiście, ale miałbym opory z tym, żeby to głosić. I to jest moim zdaniem bardzo odpowiedź, bardzo typowa. To jest coś takiego bardzo krępującego. Pani redaktor i ksiądz biskup poruszyli kwestię synodu o synodalności. Ja czytałem syntezę, polską syntezę synodalną. Tam o prawdzie katolicyzmu nie ma mowy. Znowu się okazuje, że to jest prawda jakaś krępująca. Tylko chcę zaznaczyć jedno. Jeżeli chodzi o synod, o synodalności, mnie nie niepokoi synod. Synod jest normalną instytucją Kościoła. Synod Narodowy z lat 90. dał, i to też dziękuję księdzu biskupowi, bo kapitalne, najlepsze nauczanie o dekomunizacji na przykład, o tym problemie, jak wychodzić z PRL-u. To jest kluczowe zagadnienie teologii moralnej, gdzie państwo używa władzy dla dobra wspólnego. Jest to sprawiedliwość, jak uniknąć odwetu, jak oczyścić nasz naród z lat zniewolenia po prostu i rządów kolaboracyjnych kontrolowanych przez Związek Sowiecki. Kapitalny dokument. I synodów w Kościele było bardzo wiele. Jak spojrzycie państwo do Denzigera albo do Breviarium Fidei, tam jest bardzo wiele świadectw wiary pochodzących z synodów. Natomiast mnie bardziej niepokoi przedmiot tego synodu, to znaczy owa synodalność, która nie wiadomo czym jest. Ponieważ odnoszę wrażenie, że, a to jest tylko wrażenie, a chętnie wysłucham argumentów przeciwnych i będę się dalej nad tym zastanawiał, ale po prostu uznam, że nie mam racji. Bo ja mam wrażenie, że chociaż nie mówi się tego wprost, to owa synodalność ma w przyszłości stać się dodatkowym znamieniem Kościoła, tak jak znamieniem Kościoła jest jedność, świętość, powszechność, czyli katolicko, że w wielu językach się po prostu mówi na przykład Jecrua Aunegliz, katolik i tego. To jest to samo, tylko ja mówię, bo to jest powszechność synchroniczna, diachroniczna, obejmuje wszystkie narody i głosi to, co było, i głosi to, co Kościół głosił zawsze. Więc katolickość i apostolskość. Ja czasami mam wrażenie, że kiedy dzisiaj słyszymy o tym, że synodalność czy proces synodalny ma stać się jakimś permanentną instytucją Kościoła, że w Kościele nauczanie ma zostać zastąpione przez słuchanie i tak dalej, no to mam wrażenie, że to jest bardzo niebezpieczne, że to jest powtórka z czegoś, co jako historyk dobrze znam, to znaczy z próby ustanowienia po rewolucji francuskiej Kościoła konstytucyjnego.
w którym to lud parafialny miał wybierać proboszczów, proboszczowie mieli wybierać biskupów, a zgromadzenie episkopalne miało się zwracać do Ojca Świętego o zatwierdzenie tych biskupów wybranych przez lud i proboszczów. No tak jak ksiądz biskup powiedział, no nie tak Kościół został zbudowany. My w Ewangelii mamy bardzo wiele śladów wskazujących na to nasienie, z którego potem się to widzialne drzewo Kościoła rozwija, no ale to nie jest coś takiego. My mamy przekazywać prawdę i powiem więcej. Dzisiaj Ojciec Święty bardzo słusznie mówi o tym, no, o ryzyku klerykalizmu. Więc w takim razie pamiętajmy, że w XVI wieku, kiedy w Anglii większość dostojników porzuciła Kościół, święty kardynał Jan Fischer, nawiasem mówiąc kardynałem, to został już w więzieniu, bo Henryk VIII powiedział, zdejmę mu kapelusz razem z głową i dotrzymał słowa niestety. Więc święty Jan Fischer był, tak jak to w socjologii często bywa, był wyjątkiem, który potwierdzał regułę, że cała, kto reprezentował Kościół. Święty Jan Fischer, milczący polityk, czyli święty Tomasz More, i lud, który ruszył w procesji łaski w obronie Kościoła na Londyn. Ten lud reprezentował Kościół. Tam był Kościół. Nie w kombinacjach, jak co zrobić. No, cały świat jest Luter, wielu książąt niemieckich wprowadza, uznaje jego naukę, może to jakoś pogódźmy i tak dalej. Nie. Kościół był w ludzie, który ruszył w procesji łaski upomnieć się o prawdy elementarne, upomnieć się o cześć dla Matki Bożej, upomnieć się o dewastowane świątynie, upomnieć się o wiarę w to, że zwornikiem Kościoła Powszechnego jest Ojciec Święty Biskup Rzymu. No i tak to wtedy było. Więc mówię, problem staje dzisiaj, czy my tą rzecz powtarzamy. Przede wszystkim ważne jest to, oczywiście jest absolutnie konieczne, żebyśmy tą prawdę powtarzali, o tym, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią. Ale oczywiście również ważne jest to, żebyśmy wiedzieli funkcjonalnie, czemu to ma służyć, to po pierwsze, i po drugie, żebyśmy to właściwie rozumieli. Właściwe rozumienie jest takie, że w stwierdzeniu, że Jezus Chrystus założył Kościół katolicki, że Kościół katolicki, korzystając z asystencji Ducha Świętego, rozwijał przez wieki naukę prawdy, że w tej prawdzie zawiera się prawdę. To nie jest żaden triumfalizm czy wynoszenie się nad inne religie. Absolutnie nie. To jest stwierdzenie czegoś zupełnie innego. To jest stwierdzenie tego, że natura Kościoła i katolicyzmu jest zupełnie inna jak innych religii. To są dzieła różnych, to są wytwory ewolucji różnych, nawet prawdziwych wierzeń, ale które zerwały z tym rdzeniem prawdy i tak dalej. To są często wytwory ludzkie, czasami jeszcze gorzej, bo efekty jakiegoś mamienia i tak dalej. Można się zastanawiać, na ile to omawiać i tak dalej, żeby kogoś nie urazić. To jest bardzo słuszne, bo jesteśmy powołani do życia w pokoju z ludźmi. Ale istota tego, że prawda katolicyzmu nie polega na tym, że my mamy więcej tego, co mają inni, tylko na tym, że katolicyzm jest czymś innym. To jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Tak jak w raporcie o stanie wiary, to chyba już 30 lat, nie, 40, jeju, jak to szybko czas leci, przepraszam, to 40 lat temu prawie kardynał Ratzinger przypominał, że podstawowe urządzenia, instytucje Kościoła, no są dziełem Boga. Episkopat, który właśnie jest apostolski, episkopat, liturgia święta, papiestwo, to są dzieła Boga, to nie są wytwory, historii. Więc mówię, to trzeba dobrze rozumieć. I druga rzecz, po co to mamy głosić? No właśnie z dwóch co najmniej względów. Na pewno nie po to, żeby się wynosić na innych, tylko co najwyżej, żeby dawać świadectwo, bo ktoś, kto kwestionuje prawdę, ktoś, kto mówi, że katolicy nie powinni mówić o prawdziwości naszej religii, no to jest sąd, przepraszam Państwa, ale powiedzmy sobie jasno, to jest sąd antysemicki. Bo to tak, jakby mówił, że nie należy mówić, że Izrael jest narodem wybranym. Jedyność Kościoła jest wytworem tego, że był jeden naród wybrany. I w łonie tego narodu Bóg założył Kościół, który ma zjednoczyć wszystkie narody, który jednoczy wszystkie narody. No i dlatego trzeba głosić z miłością, z pokorą, z cierpliwością, ale również z odwagą za to, że będziemy źle rozumiani, ganieni i tak dalej. Tej prawdy w syntezie synodalnej nie znajduję.
Natomiast co znajduję, nawiązując do tego, o czym mówił ksiądz profesor? No znajduję ogromnie niepokojące mnie, chociaż to mówię, to jest powtórzenie też dokumentu, który konferencja episkopatu wydała. Ja mówię to otwarcie, dlatego że w tej sprawie napisałem i swój pogląd przedstawiłem, nie został on zganiony, więc go powtarzam również publicznie. No, kiedy na początku pontyfikatu Benedykta XVI z mandatu papieskiego jedna z kongregacji wydała dokument o ryzyku penetracji homoseksualnej w Kościele, to tam się znalazły kryteria, które mają chronić Kościół przed tą penetracją. Tam między innymi była kwestia taka, że oczywiście no, to nie może być tak, że księdzem może zostać ktoś, kto jest trwale przywiązany do praktyk homoseksualnych i był bardzo realistyczny, trudny może, to już niech mi ocenia, to jest w ogóle, to jest kwestia, władza jest, ja wykonywałem inną władzę, to jest coś niezwykle trudnego. Więc mówię, więc bardzo, ale bardzo tolerancyjne, realistyczne powiedzenie, że pierwsze 3 lata seminarium służą rozeznaniu, czy kandydat, który miałby takie skłonności, czy ich się wyzbył. Jeżeli się wyzbył, idzie dalej. Jeżeli się nie wyzbył, no to trzeba chronić potem jego parafian, wiernych. Chodzi o dobro wspólne, nie o dyskwalifikowanie człowieka. Trzeba chronić przed tym, przed oddaniem święceń w ręce człowieka, który no nie daje gwarancji, że będzie zdrową naukę głosił, że będzie walczył choćby o wierność tej nauce i tak dalej. Drugie kryterium to było to, że nie można... Oczywiście, no i drugie takie bardzo istotne kryterium to było to, że nie można, nawet jak ktoś nie jest właśnie homoseksualistą, że nie można akceptować subkultury homoseksualnej. Tymczasem, proszę Państwa, co to jest pojęcie LGBT pojawiające się w syntezie synodalnej i pojawiające się również, no niestety, w dokumencie? Ja mówię, dlaczego tam nie napisano, że chodzi o osoby o skłonnościach homoseksualnych? Dlaczego ten język LGBT? To jest jawne naruszenie dyspozycji Rzymu. Nie ulegajmy kulturze homoseksualnej. Ja mówię, jeżeli mamy do czynienia z biednymi homoseksualistami, z ludźmi o tych skłonnościach, przecież oni się do żadnego LGBT nie zapisywali. Oni nie muszą się identyfikować z biseksualizmem. Często ich problemem jest to, że nie mogą nawiązać relacji z kobietą. A nie, że oprócz relacji z kobietą chcą mieć jeszcze relacje z facetem i to jeszcze wielokrotnie może wzajemnie akceptowane i tak dalej. I zupełna deregulacja moralna i deprawacja w konsekwencjach społecznych. No jak można napisać, że... Przecież no mówię, jeżeli słowa mają znaczenie, to LGBT w tych obu dokumentach oznacza, że Kościół ma nawiązać dialog z biseksualistami. Albo z queer, no, z ludźmi, którzy, tak jak to pięknie jedna z dziennikarek, przepraszam, to ironia oczywiście, że pięknie, ale tak jak to napisała, że ona ma znajomego w Berlinie, który przez 5 dni w tygodniu pracuje w korporacji, jest jej prawnikiem i tak dalej, przychodzi z mawąsa surowym tym twarzą, a na sobotę, niedzielę przebiera się w piękną suknię i rusza na ten. Bo on jest mężczyzną przez pierwsze 5 dni tygodni, a przez weekend jest kobietą. Potem może będzie jeszcze inaczej, bo w ogóle to jest binarność, takie rozróżnienia. No jak można takie rzeczy, pisać? Ja uważam, że na te rzeczy trzeba reagować. Jeżeli, dlaczego ja zakładam, że ten dokument wydany przez jednego z kardynałów, nawiasem mówiąc, Polaka i z podpisem Benedykta, z rekomendacją Benedykta XVI. Dlaczego on jest ważny? Nie dlatego, że ja mam preferencję, że on mi się bardziej podoba od tych dokumentów prohomoseksualnych. Nie dlatego. Bo człowiek musi być otwarty na prawdę. Pan Jezus powiedział do świętego Piotra, pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Więc nie dlatego, że mi się to nie podoba, tylko dlatego, że to jest, jak uczył święty kardynał Newman, to jest spójne z Pismem Świętym i z całą tradycją. To jest spójne nie ze Starym Testamentem, bo wiadomo, że Stary Testament no, został wypełniony. Został wypełniony. Nauka o homoseksualizmie Starego Testamentu została wypełniona w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian. No po prostu homoseksualizm święty Paweł opisuje jako jedno ze znamion kryzysu, wręcz upadku ówczesnej cywilizacji, w której zaczyna żyć Kościół i ją odnowi. Ale
określenie, tam padają bardzo, bardzo mocne określenia i ten dokument z 2005 roku, on jest całkowicie zbieżny z pierwszym rozdziałem listu świętego Pawła do Rzymian, jest całkowicie zbieżny z tym, co Kościół głosił zawsze, jest całkowicie zbieżny z katechizmem świętego Jana Pawła II, jest całkowicie zbieżny z deklaracjami homoseksualita i homoseksualitas problema, z deklaracjami kongregacji nauki wiary z tamtych czasów. I dlatego nie na zasadzie subiektywnej preferencji, że to mi się bardziej podoba, a to nie, bo ja jestem, ja uważam za zjawisko społecznie bardzo destrukcyjne, polityczny ruch homoseksualny. Nie dlatego, że tak uważam. Dlatego tak uważam, dlatego że to wynika z tego, z prawdy, którą Kościół głosił zawsze. No i może przepraszam, bo długo mówię, ale są badania Instytutu Pew, pokazują, że Polska jest krajem, gdzie młodzież najszybciej się dechrystianizuje. No to ja tylko radzę, niech każdy sam bada w swoim otoczeniu, najlepiej dalszym, no bo bliższym to mamy większy wpływ na swoje dzieci bezpośrednio i tak dalej, ale w dalszym, czy tak jest, można rozmawiać z dziećmi, czy tak się dzieje, czy nie. W każdym razie ten kontrast. Oczywiście to, co Instytut Pew mówi, to wynika z tego, że w innych krajach dechrystianizacja nastąpiła wcześniej, a u nas następuje w ostatniej dekadzie i stąd ta szybkość. I teraz, proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy głosili prawdę katolicyzmu? Dlatego, że my nie przelicytujemy w dobroludziźmie ideologii świeckich. My nie będziemy bardziej ekologiczni, tam bardziej pacyfistyczni na przykład w czasie wojny. Nie będziemy bardziej pacyfistyczni wobec tego. My natomiast musimy po prostu głosić prawdę i wierzyć. Warto dlatego, że zresztą będę potem jeszcze, myślę, że będziemy jeszcze o tym dyskutować, rozmawiać. Wierzyć warto dlatego, że Jezus Chrystus był naprawdę Bogiem, że naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę wstąpił do nieba, że naprawdę jest Emanuelem, jak o nim święty Gabriel Archanioł powiedział, chociaż tego imienia nie używał, ale my nie widzimy to imię, jest naprawdę Bogiem z nami w naszych kościołach, jest wszędzie. Dlatego, że Chrystus ustanowił prymat Piotrowy i zbudował Kościół na tym rdzeniu, którym jest Piotr, dlatego, że Kościół ma charakter apostolski, bo biskupi nie są ustanowieni, jak chciała rewolucja francuska, przez proboszczów, czy królów, czy kogokolwiek, tylko biskupi są następcami apostołów. Kontynuują urząd ustanowiony przez Zbawiciela. I dlatego warto wierzyć. I choćbyśmy w Kościele było nam ciężko, choćbyśmy doświadczali wielu ataków z zewnątrz, albo niezrozumienia wewnątrz, to jest dla młodych, jak z nimi rozmawiamy, racja naszej wiary. Nie tylko zwyczaj, obyczaj, które są bardzo pożyteczną rzeczą, które gwarantują to, że ciągle wszyscy jesteśmy razem, ale rdzeniem jest właśnie prawda i dlatego no, mówię, to jest tak kluczowo ważne. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Księże profesorze, tutaj jasno wynikła nam też w tym, co mówi pan marszałek, kwestia słuchania bardziej Boga i słuchania bardziej świata. Kościoły anglikańskie, kościoły luterańskie widzimy, że w dużej mierze ulegają już bardziej światu. Miał okazję ksiądz profesor to obserwować, ma ksiądz profesor okazję tego doświadczać. Jakie wnioski z tego płyną dla nas, Polaków, dla naszego Kościoła? Proszę trochę przedstawić kwestię. Tak jak słyszeliśmy od pana marszałka, który jest też znakomitym teologiem, myślę, lepszym, jednym z najlepszych współczesnych teologów Polski, szczególnie na tle teologów niemieckich na przykład, no, nade wszystko trzymacie Chrystusa, Matki Bożej, Eucharystii i wtedy będziemy, czyli trzymacie prawdy. Tak jak w czasach nazizmu, komunizmu rację mieli Polacy, którzy trzymali się Chrystusa i myśmy wygrali, myśmy zwyciężyli moralnie, okazaliśmy wyższość moralną, religijną, duchową nad Niemcami, Rosjanami, tak trzeba to robić dzisiaj.
I bez kompleksu, bo my czasami tak się wstydzimy trochę, myślimy, że jesteśmy gorsi. Nie. Tak, każdy człowiek ma słabe i mocne strony. Są narody, które są mocne w jednym w jednej rzeczy, ale złe w innej. No. Niemcy robią na pewno lepsze samochody niż my. Robią Mercedesy, BMW, Audi. Są tacy konsekwentni, ale też są największymi zbrodniarzami dziejów, bo jak robią zło, no to robią Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen. Oni tak są konsekwentni i w dobrym, i złym. Jak już idą do zła, to już to same ekstremum, dlatego są dobrym przykładem do obserwacji. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. No protestantyzm. Proszę Państwa, wiedzą Państwo, ile jest wyznań protestanckich w świecie, różnych kościołów, kościółków? Już ponad 50 tysięcy. I nie ma sensu, po prostu jak ktoś sobie wyobraża synod, że kościół katolicki zostanie kościołem protestanckim 50 tysięcy jeden, to nie ma sensu, to już jest ich dość. A zostanie, jeżeli obali się prymat papieża, prymat biskupów, hierarchię, dogmaty, katechizm. Po prostu na przykładzie kościoła protestanckiego widzimy, tych ponad 50 tysięcy, że albo trzymamy się jednej interpretacji danej przez Kościół, tradycji, dogmatów, albo rozpadamy się. Jak miałem wykład w Los Angeles, proboszcz mnie wiózł ulicą dość długą. Na tej ulicy jest ponad 100 różnych kościołów i kościółków protestanckich. I każdy mówi, że jest najmądrzejszy, najlepszy. Bo Luther wystąpił i powiedział, ja jestem Übermenschem, ja mam prosty drut do Pana Jezusa, ja wiem lepiej niż wszyscy, niż papieże, sobory, co za pycha niemiecka zresztą. Ja tworzę nowy kościół. Ale zdziwił się, że zaraz wystąpiło 1000 innych Lutrów, którzy powiedzieli, ja wiem lepiej niż papieże kościoły i lepiej niż Luter. I no to jest droga absurdalna, to jest droga donikąd i z tego doświadczenia widzimy, że nie można tego robić. Pamiętajmy, Kościół ma śmiertelnych wrogów zewnętrznych, ale też wrogów wewnętrznych, zdrajców, piątą kolumnę. To akurat słyszeliśmy. Musimy mieć umiejętność rozeznania, bo historia uczy nas, że także w centrum Kościoła może być zdrada, odstępstwo, grzech. Także papież może grzeszyć. Aleksander VI właściwie żył tak, że to wygląda jakby kandydat na potępienie, to co on robił. Więc każdy w Kościele może zgrzeszyć, upaść, pobłądzić. Mamy się trzymać tradycji Kościoła, nauczania, dogmatów. No to jak słyszeliśmy w Anglii, większość episkopatu zdradziła Chrystusa i Kościół. Jak biskupi mieli do wyboru albo dalsze luksusowe życie w swoich pałacach, za cenę zdrady Jezusa i Kościoła, albo szafot, to tylko Fischer poszedł na szafot, a reszta zdradziła Jezusa i Chrystusa i Kościół. Czyli widzimy, że nawet cały episkopat, prawie wszyscy biskupi mogą zdradzić Chrystusa i Kościół, żeby dalej żyć wygodnie. Jak to zrobili Anglicy, ale też Szwedzi, episkopaty Szwecji, Danii, dużej części Niemiec i jak zapewne dzisiaj robi niemiecki episkopat. Po prostu uczmy się z historii, że w samym środku Kościoła, nawet wśród biskupów, profesorów teologii, filozofii może być obecna zdrada. No, mamy czasy arianizmu, większość biskupów przeszło na stronę herezji. To u tego nas uczy historia. W czasach reformacji w poszczególnych krajach, właśnie jak Anglia, jak Skandynawia, prawie całe episkopaty, wystarczyło ich trochę postraszyć szafotem, zdradzały Chrystusa i Kościół. Na przykład Ameryka Południowa. Biskupi, księża, teologowie, którzy postawili na marksizm, zrobili takiego potworka, połączenie chrześcijaństwa z marksizmem pod nazwą teologia wyzwolenia, sami zniszczyli Kościół. To jest ogólnie wiadomo, ale ostatnio o tym mówiłem z biskupem Chrząszczem z Krakowa, który pracował jako proboszcz w Rio de Janeiro i to potwierdził. Po prostu jak ludzie przyszli do kościoła i w kościele proboszcz im mówił, księża mówili o Marksie, nie o Jezusie, to im powiedzieli dziękujemy, poszli do zborów protestanckich. Proszę Państwa, uczmy się z doświadczeń historii. Brazylia była w 100% katolicka, dzisiaj jest mniej niż w połowie. Połowa katolików odeszła do sekt, do ewangelików, bo nie mogli ścierpieć tego Marksa w kościele. Takie błędy mogą popełnić całe episkopaty, teologowie i takie mogą być konsekwencje. Dalej kościół w Holandii, to był jeden z najpotężniejszych kościołów świata. Tak gorliwy, pilny, większość księży na misjach z jakimś heroizmem. I ten kościół w kilka lat sam siebie zniszczył.
biskupi, kardynał naczelny, teologowie, sami duchowni zniszczyli ten kościół kilku lat, bo zgłupieli, bo skapitulowali przed światem. Jeżeli my łączymy Chrystusa z antychrystusem, ze światem przeciwnym Chrystusowi, to otworzymy potworka Frankensteina, który nie może żyć. Jeżeli my stawiamy się jako ponad Chrystusa, tworzymy naukę, która jest lepsza od Chrystusa, Chrystus z szatanem się nie dogadał, ale my się chcemy dogadać, to jest koniec Kościoła. Brazylia, Holandia, Anglia jest tego przykładem. I dzisiaj musimy być szczególnie odpornieni na Kościół niemiecki, bo to jest jakby chory Kościół, człowiek Kościoła. Ja szczególnie to znam, w Niemczech spędziłem 7 lat. Ostatnio miałem proces z księdzem niemieckim, który propaguje szczególnie homoseksualizm i picie whisky. Jest tego znany w Niemczech jako wikary whisky. I on mnie oskarżał, doprowadził do tego, że w pierwszej instancji miałem 4 miesiące więzienia, nie miałem iść do więzienia, a ksiądz propagujący homoseksualizm i picie whisky jest wyrazem postawy episkopatu niemieckiego. Jest popierany, chroniony przez kardynała Marksa, chociaż jego biskup St. Pölten, on wcześniej, jak był wicerektorem St. Pölten pod Wiedniem, to seminarium pod jego rządami stało się jakby Sodomą Gomorą. Biskup chciał go usunąć z kapłaństwa w ogóle, on znalazł schronienie w Monachium. Ale proszę Państwa, to jest dłuższa historia niemiecka. Szczególnie dlaczego musimy mieć odwagę bronić się przed tym upadkiem Niemców, jak nieraz było w historii. Popatrzmy, to jest dłuższa historia. Już to zaczyna się w średniowieczu. Kiedy wygraliśmy z Krzyżakami pod Grunwaldem w 1410 roku, to było zwycięstwo militarne, ale to było mało. Nacisk na Polskę trwał dalej, teraz jak z Unii Europejskiej. Luksemburczyk i zwolennicy polityczni Krzyżaków, całe Niemcy, dalej naciskali na Polskę, żeby się poddała Krzyżakom. I tutaj, na Soborze w Konstancji, wielką rolę mieli prawnicy i teologowie, szczególnie Paweł Włodkowicz z Krakowa, który wystąpił przeciwko Krzyżakom. To też był taki spór trochę jak dzisiaj. Krzyżacy z resztą Europy kontra Polska. Jak dzisiaj ten Macron z wartościami europejskimi, które polegają według jego uznania na popieraniu ludobójstwa Rosjan, żeby im się wygodnie żyło. Krzyżacy mieli swoich potężnych zwolenników w Europie Zachodniej. Na Soborze w Konstancji wystąpił na przykład dominikanin Jan z Falkenbergu czy Jan z Bambergi przeciwko Pawłowi z Polski. To były dwie koncepcje przeciwne, można powiedzieć, niemieckie chrześcijaństwo i polskie chrześcijaństwo. Niemcy z Krzyżakami mówili, że tak, że można jak najbardziej mordem, mieczem szerzyć Ewangelię. Polacy nie, nie wolno, to jest zbrodnia. I Kościół przyznał rację Polakom. To było drugie wielkie zwycięstwo Polaków nad Niemcami, znaczy kolejne, bo wcześniej to Chrobry też ich zwyciężał, ale potem Jagiełło, ale potem Paweł Włodkowicz intelektualnie. Kościół, Europa przyznała rację Polakom przeciwko Niemcom. My byliśmy lepszymi chrześcijanami, lepszymi teologami niż Niemcy i Kościół żyje według, można powiedzieć, teologii polskiej, nie niemieckiej. To myśmy mieli rację. Takie zderzenie chrześcijaństwa polskiego i niemieckiego. Ale proszę Państwa, potem Luter. Przecież to było samo zniszczenie Kościoła. Luter, on tak nienawidził, tak pluł nienawiścią, wzywał do mordowania biskupów, duchownych, papieża, ale też nienawidział Żydów. Głównym nauczycielem Hitlera był Luter. Naziści połowywali się na Lutra, bo on tak nienawidził Żydów, że to był idealny materiał do uzasadnienia Holokaustu. To jest Luter. Niemcy, i to nie on zrobił reformację, reformację zrobili książęta niemieccy. On by sam nie zrobił, by gdzieś zabili w kącie. Zrobili książęta niemieccy, ponieważ mogli zrabować Kościół, bardzo się wzbogacić majątkiem kościelnym, a dwa, zdobywali władzę nad ludźmi, bo już nie musieli się przejmować papieżem. Zrastała ich potęga gospodarcza i polityczna. To były motory reformacji, to jest prawda reformacji. W wyniku wystąpienia Lutra nastąpiły bunty chłopskie, wojny religijne, w której zginęła 1/3 Niemców. To nie było dzieło Boże, to było dzieło zniszczenia Kościoła i zniszczenia Niemiec i Europy. I Polacy, nasi przodkowie powiedzieli nie, my byliśmy znowu mądrzejsi od Niemców. Mówiliśmy, to jest zniszczenie Kościoła. U nas nie było wojen religijnych, była tolerancja, była wolność i zostaliśmy katolicy. Znowu Polacy okazali, że lepiej rozumieją chrześcijaństwo niż Niemcy. No i proszę Państwa, trzecia sytuacja, nazizm, Hitler. No przecież zgodzimy się, że w Polsce to by nie było możliwe, żeby takiego arcybandytę jak Hitlera tak czcić i tak słuchać.
To nie byłoby możliwe, dlatego że widzimy, jak to jest sprzeczne z chrześcijaństwem. Proszę Państwa, jak musi być słabe chrześcijaństwo w Niemczech, skoro oni mogli tak masowo pójść za Hitlerem? A opór Kościoła, no to był trochę jak pisk myszy. Co to za chrześcijaństwo, co to za Kościół? Ale proszę Państwa, potem komunizm. Honecker każe być komunistą, to Niemcy są komunistami. Władza każe, Niemiec robi. Po 45 latach komunizmu Niemcy Wschodnie to jest pustynia religijna, to jeden z najbardziej ateistycznych krajów świata. A Polska jest najpotężniejszym kościołem świata. Znowu nasza wersja chrześcijańska jest lepsza od niemieckiej. No i dzisiaj, proszę Państwa, dalej jesteśmy najlepszym kościołem świata, a Niemcy wprowadzają Sodomę i Gomorę. Kościół niemiecki, to co oni proponują, co już przegłosowali, także większość biskupów, to jest dokładne zaprzeczenie nauczaniu Kościoła. Wbrew nauczaniu 2000 lat, wbrew Chrystusowi. No ale już Hegel, niemiecki filozof, mówił, że jest mądrzejszy od Pana Jezusa, że Hitler jest ponad Pana Jezusa. Proszę Państwa, 5 przykładów. Sprawa wojny w imię ewangelizacji, to my mieliśmy rację, nie Niemcy. Paweł Włodkowicz, a nie Jan z Falkenbergu, nie krzyżacy. 2, myśmy się przed reformacją obronili, a Luther no, zniszczył Kościół i Niemcy. 3, oni poszli za Hitlerem w większości, czyli tak, no widać, jakie to jest słabe chrześcijaństwo, a myśmy cierpieli i myśmy powiedzieli nie. Oni zamordowali 3000 polskich księży. Potem w czasach komunizmu, jak nastał komunizm, to koniec chrześcijaństwa w Niemczech Wschodnich, pustynia, a u nas chrześcijaństwo jeszcze wzmocnione. No i dzisiaj Kościół polski najmocniejszy, najwierniejszy, a Kościół niemiecki katastrofa. Oni właściwie, ponieważ jeszcze mają dużo pieniędzy, etaty, no to oni chcą te pieniądze mieć, ale już nie chcą być chrześcijanami. I podobnie jak odrzuciliśmy Lutra, musimy odrzucić ten synod niemiecki. A myślę, że mój przypadek jest taką no, koncentracją. Ksiądz polski wsadzany do więzienia przez księdza niemieckiego, propagatora homoseksualu Juiski. I to jest twarz kościoła niemieckiego. On jest popierany przez biskupów. Zresztą mieszka pół godziny drogi od obozu w Dachau, gdzie było 2000 polskich księży, prawie połowę zamordowano. Ale tam chyba nie było ani razu, natomiast organizuje pielgrzymki gdzie? Do Gorzelni w Szkocji. Bo to jest boski trunek. To trzeba, on tam, to jest kościół niemiecki, to jest dobry. Akurat przecież ten mój proces jakby pokazał zderzenie kościoła polskiego i niemieckiego. Ksiądz Oko do więzienia i ksiądz Rote do Gorzelni Szkockich. Po prostu to jest jakiś kościół utracjuszów. To tego nie można brać poważnie. To jest twarz kościoła niemieckiego. Kościół polski to jest kościół męczenników. 3000 zamordowanych księży. 6 milionów obywateli Polski zamordowanych przez Niemców. I oni nas będą pouczać? Jaka co za pycha. Proszę, dlaczego tak jest? Ja myślę, że no, trochę to moje zderzenie z księdza Rote to jest takie jak Pawła Włodkowica, też z Krakowa, z Janem z Falkenbergu. To są dwie różne wersje chrześcijaństwa, tylko nasza jest lepsza. Po prostu 5 przykładów historycznych. Ale dlaczego nasza jest lepsza? Dlatego, że między innymi, że mamy doświadczenie historyczne. Myśmy cierpieli na skutek tych ideologii imperializmu niemieckiego i rosyjskiego, ich szalonych ideologii, heglizmu, który przeszedł w marksizm i nazizm też. I my wiemy z doświadczenia historii, jak to jest absurdalne i zbrodnicze i dlatego mamy gen obronny, jak jesteśmy jakby zaimpregnowani, zaszczepieni przed tymi absurdami imperializmu niemieckiego. To raz, doświadczenie historyczne, nasza maryjność, właśnie Eucharystia, a dwa, że Polska właściwie powstała razem z chrześcijaństwem, jakby chrześcijaństwo nas tworzyło jakby od embrionu. Myśmy przenikali chrześcijaństwem, kiedy stawaliśmy się państwem. I dlatego jesteśmy tak głęboko ukształtowani przez chrześcijaństwo. Dlatego u nas jest niemożliwe wielbić Hitlera albo wielbić Honeckera. Po prostu to jest przeciwko DNA polskiemu. My jesteśmy za mądrzy na to, za chrześcijańscy. A dlaczego Niemcy takie straszne rzeczy robią? No między innymi, mam się dwie rzeczy przynajmniej. Że oni mieli bardzo mocne struktury już plemienne, szczepowe przed przyjęciem chrześcijaństwa. Byli Germanami, dzielnie walczyli z Rzymianami, ale potrzebowali do tego struktury Führera, wódz. Wódz jest panem. To jest taka kultura jak u Mongołów, jak w Bizancjum. Po prostu Führer jest wszystko. Führer mówi, to jest więcej niż Bóg, więcej niż Chrystus. Dlaczego nie słuchali Hitlera? Bo w genach Niemców, takich duchowych, niejako przywódca polityczny jest ważniejszy od Mesjasza, ważniejszy od Boga.
Dlatego jak Hitler każe popełniać najgorsze zbrodnie, czy Honecker, to nie będą je popełniać. To dlatego poszli za książętami niemieckimi przeciwko Chrystusowi. A dzisiaj jak władza niemiecka każe gender, no to oni wprowadzają gender. To raz, a dwa, no proszę Państwa, pycha niemiecka. To poczucie, że oni są nad ludźmi. To i nie minęło, oni dalej tak myślą. Jak się ich słucha, ich mediów, ich polityków, ja tam spędziłem 7 lat, są wspaniali Niemcy, mam tam przyjaciół, ale tak w swojej masie, to oni dalej sądzą, że oni są nad ludźmi. Że oni są ponad Chrystusa. Przecież profesorowie niemieccy nie traktują poważnie teologowie Chrystusa. Oni są mądrzejsi od Chrystusa. Co jest wynikiem teologii niemieckiej? Z góry można powiedzieć, teolog niemiecki myśli i co ma wymyśleć? Coś takiego, żeby było dobre dla utracjuszów niemieckich, żeby się żyło wygodnie, miał dobrą pensję. To jest teologia niemiecka, to jest teologia na usługach rządu, teologia państwowa, trochę jak prawosławie ma teologię państwową na usługach Putina. I myślę, że Pan Bóg tą Polskę biedną postawił jako takie napomnienie, jako taki po prostu zwornik między Niemcami i Rosjanami, żebyśmy ich powstrzymywali przed szaleństwem, żeby oni nie doszli do samych, do jakichś granic absurdu. My cierpimy dlatego, my byliśmy katowani, mordowani i przez Niemców, i przez Rosjan, ale myślę, że jesteśmy takim znakiem sprzeciwu dla nich i dla świata, właśnie przez te doświadczenia, przez nasze chrześcijaństwo, żeby bronić Chrystusa, bronić prawdy. I to podkreślam, kończąc, proszę Państwa, nie bójmy się, nie wstydźmy się bronić prawdy, bronić Chrystusa, bronić Maryi, bronić Eucharystii przed też Kościołem niemieckim, Niemcami, którzy go degradują. To jest to, co oni robią. Jeżeli przewepiskopatu Niemiec wychodzi wprost i w twarz sprzeciwia się papieżowi, podejmują uchwały, które są absolutnie sprzeczne z Ewangelią, z Jezusem, z Bogiem, czyli się stawiają ponad Boga, to nie idźmy za tym kolejnym niemieckim szaleństwem. Oni, krzyżacy, to była pierwsza wersja niemieckiego chrześcijaństwa, mordować w imię Ewangelii, podbijać. Drugi Luter, mordować duchownych Żydów w imię Ewangelii, chłopów mordować. Luter nawoływał do mordowania chłopów, którzy się zbuntowali. Uczestniczył w ludobójstwie. To nie był wysłannik Boga. Raczej tych niższych rejonów. No i proszę Państwa, jeżeli cały naród w środku Europy idzie, popełnia takie masowe zbrodnie, buduje Auschwitz, no to coś w tych genach duchowych ludzi jest bardzo złego. Potem Honecker, no a dzisiaj, proszę Państwa, piąte wydanie chrześcijaństwa niemieckiego to jest właśnie synod niemiecki. Więc niestety musimy powiedzieć, jest to jakaś chora, spaczona, patologiczna forma chrześcijaństwa, którą trzeba odrzucić. Zresztą wiem, że tutaj akurat jest szereg ludzi, którzy byli w Niemczech i uciekli stamtąd, bo widzą, co się dzieje. Po prostu można powiedzieć, że Niemcy są zbyt niemieccy, zbyt zarozumiali, żeby być dobrymi chrześcijanami. Dlatego tworzą krzyżaków, Lutra, Hitlera, Honeckera i teraz gender. A rolą Polaków jest mówić nie. Jak się obroniliśmy przed krzyżakami, Lutrem, Hitlerem, Honeckerem, tak musimy się bronić przed gender. I z pomocą Bożą damy radę. No i szczególnie z tak dobrymi biskupami. Amen. Alleluja. Dziękuję bardzo. Księże biskupie, obserwujemy we współczesnym kościele, wśród ludzi, wśród niektórych ludzi kościoła, zmianę mentalności. Chodzi mi o poglądy. Zdarza się, że niektórzy księża już bardziej w miłości widzą pobłażliwość niż dobro drugiego. W nauczaniu Kościoła też coraz częściej pojawia się tak zwany współczesny ekologizm. Arcybiskup Fulton Sheen mówił, że gdy antychryst przyjdzie, to przekona nas o tym, że nieważne jest życie wieczne, ale ważny jest komfort życia tego tutaj, że najważniejszy jest komfort tego życia. Jak wobec tych różnych przemian, które wymieniłam, zachować się tak, by pozostać solą ziemi? Ja może rozpocznę od takiego postawienia pytania, na kanwie tego, co powiedział ksiądz profesor przed chwilą. No jest pytanie takie dla nas, no co będzie dalej, prawda, w Europie, jeżeli, prawda, widzimy, że Unia Europejska to przede wszystkim właśnie
jest pod wpływem Niemców i oni właśnie dążą do tego, to widać gołym okiem, żeby właśnie mieć, prawda, supremację, prawda, w Unii Europejskiej, żeby to było, prawda, zgrupowanie państw pod sztandarem właśnie niemieckim. Jeżeli Niemcy mają takie myślenie i taką właśnie historię, którą tak pięknie scharakteryzował ksiądz profesor, no to mamy się troszkę czego obawiać, co to właśnie będzie w przyszłości, prawda, jeżeli no, nie będzie jakiejś zmiany wyraźnej, prawda. No wiemy, że u nas mamy wśród naszych, prawda, polityków taką grupę, która ciągle nas przed tym przestrzega, ale no, taka jest rzeczywistość dzisiaj. No i dlatego musimy tym bardziej właśnie podjąć modlitwę, żeby po prostu no, świat nie jakoś no, zmienił kierunek, żeby, bo Unia w tej chwili właśnie coraz bardziej jakieś takie no, nierozumne podejmuje decyzje. I okazuje się, że dzisiaj nie tylko trzeba bronić wiary, ale także rozumu, bo tego rozumu właśnie brakuje. Jest w wielkim kryzysie właśnie rozum. To taka, tutaj mi się nasunęła uwaga właśnie, gdy słuchałem właśnie tej wypowiedzi. Tak, a teraz do pytania pani. Więc ja myślę, że, tu, że naszym zadaniem jest no, bronić tych wartości, które się nie starzeją, na których właściwie no, budowano, prawda, cywilizację, budowano cywilizację chrześcijańską, na prawdzie, na filozofii greckiej, prawda, gdzie no, główną wartością była prawda, na religii chrześcijańskiej i też na prawie rzymskim. Właśnie te trzy filary cywilizacji europejskiej dzisiaj są bardzo zagrożone. Zagrożone i tu właśnie wiemy, że no, już pojawiają się prace, które zapowiadają no, schyłek cywilizacji chrześcijańskiej i w ogóle całej kultury euroatlantyckiej, tak, i no, przepowiadają takie, taką nieciekawą przyszłość właśnie dla Europy i świata. Szczególnie dla Europy, bo Europa w tej chwili jest najbardziej takim chyba pogańskim kontynentem. Kontynentem teraz no, słychać takie głosy z Afryki, gdzie Kościół jest o wiele, prawda, prężniejszy i taki bardziej, prawda, ewangeliczny, no, że, on, że nastąpi teraz zmiana. Była, w historii było tak, że Europa wysyłała misjonarzy do Ameryki Południowej czy do Afryki, prawda, żeby tam gnieść Ewangelię, a dzisiaj no, do tego dochodzi i świat idzie w tym kierunku, że trzeba będzie właśnie, prawda, wysyłać z tamtych krajów, z Afryki czy z Ameryki Południowej, misjonarzy do nas, do Europy, żeby nas po prostu tutaj właśnie ratowali przed no, tym, co przed, i zmienili ten kierunek, który dzisiaj został właśnie tutaj przez w Europie właśnie obrany. Tak więc są to takie właśnie pytania, prawda, no, bardzo takie właśnie ważne. Tak, więc to taka refleksja pierwsza. Więc ja jednak sądzę, że właśnie jest bardzo potrzebne takie działanie, zwłaszcza w świecie akademickim, prawda, w ogóle w kulturze naszej, żeby bronić tych wartości, które się nie starzeją i które są, no, prawda, też przez Chrystusa w Ewangelii obecne, prawda, wolność, prawda, dobro, piękno. Tak więc dzisiaj te wartości są właśnie, prawda, lekceważone, a one są bardzo ważne dla, prawda, w ogóle kultury ludzkiej. Wiemy, że dzisiaj no, w tych współczesnych kierunkach filozoficznych
no, została zupełnie właśnie no, podważona definicja klasyczna prawdy. Tak, i mówi się dzisiaj, że prawdy jako takiej nie ma. Nie ma prawdy dla wszystkich na zawsze, prawda, na każdą sytuację, tylko jest prawda okazyjna. Dzisiaj jest taka, jutro może być inna, za jakiś czas może być jeszcze inna. Tak, więc to jest bardzo niebezpieczny pogląd, który się dzisiaj właśnie jakoś tak właśnie nagłaśnia. No, podobnie jest właśnie z wolnością, prawda? Papież nas uczył, że wolność jest miarą naszej godności ludzkiej. Wolność jest po to dana, żebyśmy właśnie tworzyli dobro, żebyśmy dobro wybierali. Tak, ale no, wiemy, że tak się nie dzieje. Historia tutaj właśnie dzisiaj przypomniana Europy i świata właśnie świadczy o tym, że wielu ludzi właśnie no, jako wolni, prawda, wybierali właśnie zło i wpadali właśnie przez właśnie w niewolę zła. I a z tej niewoli zła właśnie no, były te, prawda, konsekwencje, które tutaj właśnie już w naszej dyskusji właśnie zostały ujawnione. Tak, więc powrót do prawdy, powrót, prawda, do dobra, powrót, prawda, do piękna, do tych wartości i w tym właśnie widzę jakieś takie, prawda, takie jakieś, no, lepszą przyszłość dla świata. Tu jeszcze mam taką, ja przepraszam, ale już tak, prawda, jest dobrze nawiązywać do tutaj, do dyskusji, która, no, ja myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby się sala wypowiadała, ale gdy ksiądz profesor mówił właśnie o tym, o tej sytuacji właśnie w Europie, no to pytanie jest, jak powinien wyglądać dzisiaj ekumenizm? Mamy w Kościele Ewangelickim dzisiaj w Polsce, prawda, ludzi, którzy no, Lutra jednak uwielbiają, no i jak właśnie z nimi dyskutować, jak z nimi właśnie szukać, prawda, wspólnej drogi, no i jedności Kościoła. Tak, więc to jest no, takie dla mnie pytanie właśnie ważne. To, co ksiądz profesor tu powiedział, to no, jest takie rewelacyjne i mało się o tym mówi, bo prawda, ulega się poprawności politycznej, poprawności kulturowej. Tak, i w Polsce właściwie, w mediach, no, można tylko to usłyszeć w niektórych tylko rozgłośniach, czy w niektórych kanałach telewizyjnych, tak, ale takiej wizji Europy, taka wizja Europa właśnie jest, prawda, oddalana, myślę, że od młodzieży dzisiaj, tak, a jest potrzeba, żeby po prostu, no, był ten powrót do prawdy, też do prawdy historycznej. Wiemy, że dzisiaj właśnie ciągle właśnie no, ta prawda historyczna jest różna. Różna właśnie w poszczególnych narodach europejskich. My nie możemy jednym głosem mówić właśnie o historii na przykład, prawda, Polaków i Ukraińców. O Niemcy inaczej widzą, prawda, relacje Niemiec do nas, do Polaków. Tak my inaczej widzimy. No więc no, pytanie właśnie jak doprowadzić do prawdy, do takiej prawdy, która będzie no, wyrażana no, wspólnie przez narody, które w tej chwili właśnie są właśnie poróżnione w tym widzeniu historii, widzeniu właśnie prawdy historycznej. Tak, to ja na razie tyle. Dziękuję serdecznie, księże biskupie. Panie marszałku. Na wszelkie sposoby odbiera się dziś autorytet ludziom Kościoła i samemu Kościołowi. Oskarżenia o pedofilię stały się pałką do bicia kapłanów i do bicia biskupów. Wierni czują się zdezorientowani i rozczarowani dezercją z pola walki niektórych kapłanów. Jak wobec tego budować autorytet Kościoła katolickiego?
Bardzo dziękuję. O pierwszej rzeczy już mówiłem, naprawdę, bo to prawda. Nawet nie ład moralny, oczywiście my mamy obowiązki moralne wobec naszego społeczeństwa i tak dalej, ale pierwszym, bo nie możemy też postępować dobrze, ale pierwszym mandatem Kościoła jest powierzona mu prawda. I to jest, że tak powiem, źródło jego autorytetu. To, że nie będzie to autorytet dla tych, którzy tą prawdę odrzucają, no to trudno, ale będzie to światło autorytetu dla tych, którzy z Kościołem idą, dla tych, którzy Kościołowi wierzą. Więc to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, oczywiście porządek naturalny. Ja mogę mówić o doświadczeniu mojego pokolenia. No, już mam sporo lat, ale dla nas w latach 70. to Kościół to była krynica sprawiedliwości. My uważaliśmy, że w Kościele możemy znaleźć odpowiedź na kluczowe kwestie życia osobistego, życia społecznego i tak dalej. Oczywiście mieliśmy też znakomitych przewodników, znakomite autorytety. Potem, to że tak powiem, było różnie, jeżeli chodzi o ten kryzys. Ja pisałem o tym niedawno w Gościu Niedzielnym na święta, na Wielkanoc. I gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do tego, to bardzo proszę, to bardzo łatwo przez internet tam wejść na Asy z rękawa Gościa i tam wszystkie te artykuły tych czterech autorów, profesora Nowaka, pani Czaczkowskiej, księdza profesora Szymika. One tam są i ten mój artykuł można bardzo, myślę, bardzo łatwo znaleźć. A przede wszystkim, jeżeli próbuje się atakować Kościół z powodu upadku czy zaniechań poszczególnych ludzi Kościoła, to ja do wszystkich apeluję, a już szczególnie, jeżeli się atakuje na Pawła II, ja do wszystkich apeluję, żebyśmy mieli odwagę posługiwać się własnym rozumem i nie poddawać się praniu mózgów. Dlatego, że kiedy te rzeczy wybuchły, znaczy po pierwsze tak, no, kiedy ja uważałem, że trzeba interweniować przeciwko jakimś nadużyciom w Kościele, no to interweniowałem, ale ile takich przypadków było? No to był przypadek arcybiskupa poznańskiego, nie o charakterze pedofilskim, tylko innym. Znajomy kapłan z poparciem innych prosił mnie, żeby iść do nuncjatury, że to będzie potrzebne. To był 2001 rok, kampania wyborcza, inne osoby proszone się uchylały. Ja poszedłem do księdza nuncjusza, późniejszego prymasa, i powiedziałem o tym, że jest takie przekonanie, że arcybiskup no, dopuszcza się aktów homoseksualnych czy zalotów jakichś homoseksualnych i tak dalej. I ten. Uważałem, że mam obowiązek to zrobić. Podobnie reagowałem już w innym planie, bo artykułem publicznym, w wypadku tej sprawy niezawiadamiania Rzymu, wbrew wyraźnym zarządzeniom Benedykta XVI, niezawiadamiania Rzymu w Kaliszu o tego typu nadużyciach. Więc mówię, ale to też chyba miało charakter homoseksualny, a nie pedofilski. Pytałem znajomych. Najbliższa mi osoba powiedziała, że studiując za granicą, no, spotkała człowieka, który był wykorzystywany. To było we Włoszech. Inny kolega powiedział też, że taki przypadek zna. Natomiast no, ja znam po pierwsze no, dziesiątki, setki kapłanów, którzy służą ludziom i nam służyli, a przede wszystkim papieża w czasach, kiedy walczyliśmy o niepodległość. To po pierwsze, i to jest pierwsze doświadczenie, którego nie można anulować. Ono nie znosi tego drugiego, ale jest doświadczeniem bardziej społecznym. No, ono pokazuje, czym był Kościół w naszym społeczeństwie. No i mówię, i do tego wszystkich zachęcam, żebyśmy naprawdę prezentowali publicznie doświadczenie naszego życia. To wszystko, co zawdzięczamy księżom i tak dalej, tym, o których się nie mówi, tylko którym się przeciwstawia ludzi, którzy upadli. To, że do tych rzeczy doszło, no, jest na pewno bardzo wiele zaniechań. Ja to powtarzam bez przerwy, że myśmy wierzyli w to, że szczególnie władza Kościoła, że to jest krynica sprawiedliwości. Jeżeli do księdza biskupa przychodzi rodzina, mówiąc o tym, że jest skrzywdzona, albo jeżeli przychodzi na przykład ktoś, że jakieś przypadki homoseksualne, bo to jest też rzecz inna, bo mówię, ci księża, jeżeli ksiądz jest homoseksualistą, to nie przekaże nauki o rodzinie, albo nie zrobi tego z entuzjazmem.
i tak dalej. Jeżeli biskup dostaje taką wiadomość, to nie powinien wysłuchać uprzejmie, powiedzieć, no tak, dziękuję za tą troskę, to wyraz odpowiedzialności za Kościół, no dobrze, będę myślał i tak dalej. Tylko pasja sprawiedliwości, ta, o której mówi 8 błogosławieństw, ta pasja sprawiedliwości, gotowość cierpienia za sprawiedliwość, dociekania prawdy i tak dalej, ona powinna być obecna w Kościele. No jeżeli biskup się dowiaduje, że ksiądz był przyłapany, że widziany był w zachowaniach homoseksualnych, to nie powinien go oddalać od siebie, awansować czy powierzać mu innego funkcję, tylko przesłuchać. Te materiały powinny być. I mówiąc krótko, proszę Państwa, no ja muszę powiedzieć tak, oczywiście, że musimy reagować na to wszystko i tak dalej, ale dla mnie, jeżeli szczególnie niektórzy ludzie Kościoła podejmują te akcje, czy się wypowiadają w sposób taki zadowalający media, to dla mnie będzie miało to wiarygodność wtedy, kiedy osobiście zaangażują się, co uważam za konieczne, na rzecz przeniesienia wszystkich homoseksualnych księży do stanu duchownego. I teraz coś powiem bez żadnej ironii. Absolutnie w duchu katechizmu świętego Jana Pawła II. Z należytą delikatnością, z szacunkiem dla godności osobistej, ale po pierwsze z troską o dobro wspólne, bo to nie może być przedmiotem zgorszenia. Oni wszyscy powinni być przeniesieni stopniowo, znaczy w miarę napływu informacji, oni wszyscy powinni być przeniesieni do stanu świeckiego. To jest konieczność dla Kościoła i to jest kwestia szacunku dla prawa Kościoła. No jeżeli ktoś nie powinien dostać w ogóle święceń, to nie powinien dostawać rosnącej odpowiedzialności w Kościele. No i dla mnie to jest rzecz oczywista. Więc musimy robić jedno i drugie. No. Musimy robić jedno i drugie, tak jak Zbawiciel mówił, że słuchajcie ich nauk, nie naśladujcie ich uczynków. My musimy absolutnie, jeżeli ktoś z nas bezpośrednio się dowie, czy od osoby bliskiej, że ksiądz popełnił jakieś wykroczenie, za które powinien być ukarany, czy wierni powinni być przed nim chronieni, to absolutnie ma obowiązek interweniować u swojego księdza biskupa, a ksiądz biskup ma obowiązek dociekać prawdy i użyć swojej władzy dla ochrony ludzi. To jest oczywiste, ale jednocześnie, kiedy my słyszymy nagle ataki na Jana Pawła II, przedstawianie jakieś te teorie o strukturalnym kryciu i tak dalej, no to naprawdę musimy Kościoła bronić, duchowieństwa, bo w Kościele wszyscy jesteśmy, ale musimy bronić duchowieństwa w oparciu o nasze własne doświadczenie życiowe. Dlatego, że to nie jest tak, że coś, o czym telewizja zacznie bębnić, jest nagle ważniejsze od tego wszystkiego, co w swoim życiu widzieliśmy przez 10, 20, 30, 40 lat czy więcej. I to tyle. No oczywiście nie jest to łatwa odpowiedź, może pokrzepiająca i tak dalej, ale czasy nie są łatwe. Czasy nie są łatwe, że one nie są łatwe od zawsze, bo to święty Paweł mówi, czasy są złe. Więc my musimy być przygotowani do tego, żeby działać w złych czasach, reagować i tak dalej. Ale im więcej będziemy reagować, nawiasem, dlatego Państwu przytoczyłem te przypadki, im więcej będziemy reagować, tym lepszy będziemy również mieli tytuł do ochrony dobrego imienia Kościoła, bo to mnie coraz bardziej, muszę powiedzieć, irytuje. No się mówi na przykład, że pedofilia wśród duchowieństwa. No nawet jeżeli takie zjawisko, przy tym co to ksiądz profesor Oko pewnie powie, efebofilii, więc jak to wygląda naprawdę, ale nawet jeżeli to czy księży, to co to z tym wspólnego mają siostry zakonne? A się używa eufemizmu wśród duchowieństwa. No, siostry są osobami duchownymi, a są atakowane, Bogu ducha winne. No, chociaż nie mają żadnych takich win i tak dalej. I ten. Rodziny katolickie, które przykładnie wychowują dzieci i to wychowują dzieci społecznie, dla społeczeństwa, są atakowane. Nasze dzieci, nasze wnuki są atakowane w szkołach i tutaj musimy zajmować stanowisko bardzo zdecydowane, ale oczywiście nie oparte na triumfalizmie, bo problem jest i co więcej jest to problem pochodny właśnie oddziaływania tych chorych struktur społecznych. Ja zawsze powtarzam, że księdza arcybiskupa Michalika za to strasznie zaatakowany, jak też to powiedział, że panseksualizm współczesnej kultury jest źródłem większości wykroczeń seksualnych. Wszędzie, czy przez osoby duchowne, czy świeckie, wierzące, niewierzące i tak dalej. Ale źródłem tych wykroczeń jest panseksualizm współczesnej kultury. Nienawiść do czystości seksualnej, nienawiść do wierności małżeńskiej, wmawianie młodym ludziom
od razu, że tej soteriologii wręcz, że ten seks to jest w ogóle konieczny do szczęśliwego życia, bo inaczej to ludzie będą pogrążeni w jakimś nieszczęściu i tak dalej. No i mówię, no czy Gazeta Wyborcza na przykład, czy Gazeta Wyborcza jest zainteresowana wspieraniem godnego życia księży w celibacie? Dopowiedzcie Państwo. Albo dam inne pytanie, tak a propos Gazety Wyborczej, jeszcze o tym teraz piszę, w tygodniku Idziemy. Dam inne pytanie. To czy widzieliście Państwo jakiś tekst w Newsweeku albo w Gazecie Wyborczej, jak tam piszą o związkach, o ewolucji obyczajów seksualnych Polaków i tak dalej, o doborze emocjonalnym i tak dalej. Czy widzieliście Państwo jakikolwiek tekst, gdzie by napisano, że jak się, zostańmy przy ich języku, jak się zawiera ten związek, prawda, no to przede wszystkim trzeba wybrać, czy sprawdzić, no, czy to będzie dobra matka dla moich dzieci, czy to będzie dobry ojciec dla moich dzieci. Ja nie widziałem takich tekstów w Newsweeku czy w Gazecie Wyborczej. Non-stop żyjemy w kulturze panseksualnej, która wmawia, że nie sposób przestrzegać jakiejkolwiek etyki seksualnej, że w ogóle to jest etyka niepotrzebna i tak dalej. Ludzie są bez przerwy ekscytowani i to jest to tło. Ja nie mówię, że to jest usprawiedliwianie, to jest to tło. I dlatego ja mówię tylko o jednym, że jeżeli my tutaj będziemy o tym mówić, to my mamy tytuł w postaci naszej działalności. Natomiast jaki tytuł ma Gazeta Wyborcza, gdzie się bez przerwy propaguje deregulację czy wręcz deprawację seksualną? Ostatnio seks, tak zwane związki otwarte i tak dalej, żeby jednocześnie żyć z paroma tak zwanymi partnerami naraz. Jaki oni mają tytuł? Jakie oni, proszę Państwa, mają tytuł do tego, żeby wygłaszać nauki i tak dalej? Więc mówię, to my musimy wziąć w swoje ręce też troskę o sprawiedliwość, również o to, żeby sprawiedliwość panowała w Kościele. My musimy się zaangażować w ochronę ludzi, my musimy się zaangażować w przeciwdziałanie tworzeniu stereotypów antykatolickich, szerzenie nienawiści antykatolickiej, oczernianie Kościoła i tak dalej, ale to wszystko musi być oparte na sprawiedliwości, że ja zawsze to nazywam, wiecie Państwo, takim doświadczeniem samarytańskim, że na czym polega sprawiedliwość? Sprawiedliwość nie polega tak naprawdę, jak nas uczy Zbawiciel w przypowieści o dobrym Samarytaninie, że nagle spotkałem kogoś potrzebującego, a cały świat wywracam, przestaję się troszczyć o Kościół, o ojczyznę, o swoją parafię, o swój urząd, bo tylko to jest drugi człowiek, jest ważny. Samarytanin tak nie postąpił. On się zatrzymał, opatrzył, dał pieniądze, wrócił do swoich obowiązków i znowu przyszedł. Ale obok sprawy konkretnej, o której się dowiadujemy, nie można przejść obojętnie. Nie można się tym nie zająć, nie można nie dociekać prawdy. To jest bardzo trudne, bo bardzo często spotykamy się z informacjami, które dla nas są życiowo kłopotliwe czy niekorzystne. A co więcej, jak Państwo pewnie wiecie, w konfliktach małżeńskich na przykład i tak dalej, bardzo często jest tak, że jak ludzie o sobie opowiadają, no to nie docieszesz, kto ma prawdę, bo się polega na świadectwie jednej czy drugiej osoby. Ale z najlepszą wolą trzeba prawdy dociekać po to, żeby Kościół chronić przed zepsuciem, żeby Kościół naprawdę był tą krynicą sprawiedliwości, dającą życie ludziom, życie moralne, przede wszystkim życie religijne, ale życie moralne, życie społeczne i tak dalej. I robiąc to, no musimy oczywiście bronić Kościoła, bo wspólnota Kościoła jest naszą matką. Ja muszę powiedzieć, że ubolewam, przepraszam, taką dygresję, ale ubolewam nad tym, że Francuzi, Anglicy, Włosi, no w tylu językach Kościół jest rodzaju żeńskiego. My chyba częściej, żeby zrozumieć, że Kościół jest matką, powinniśmy mówić o naszej matce wspólnocie Kościoła, pamiętając, że chodzi o ten Kościół ustanowiony przez Zbawiciela, zbudowany na Piotrze, apostołach i tak dalej, żeby sobie uświadamiać, że no jak napisał jeden wielki biskup, że to Kościół włożył w nasze usta te słowa. To Kościół nas tego to nauczył. Ci heretycy nawet, którzy powtarzają częściowo słowa Kościoła, ubarwiając to czymś innym i tak dalej, nawet oni powtarzają słowa Kościoła, te, które matka włożyła w nasze usta. Więc brońmy tej matki tylko tak, żeby pod jej spódnicą nie załapali się ludzie, których naprawdę trzeba, przed którymi Kościół trzeba chronić. No na przykład, mówię o tym konkretnym przypadku, o takim według norm wojtyliańskich, według norm świętego Jana Pawła II, z delikatnością, z szacunkiem dla godności, przenieść do stanu świeckiego wszystkich księży o skłonnościach homoseksualnych.
No i też oczywiście pytać biskupów, którzy tego nie robili, dlaczego nie reagują wtedy, kiedy się dowiadują. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Dziękuję serdecznie, szanowni prelegenci. Ponieważ to spotkanie ma wymiar praktyczny, przyszedł czas na oddanie teraz mikrofonu szanownym słuchaczom. Zanim jednak to nastąpi, chciałabym podsumować tę część naszej rozmowy. Wrócę do tego przykładu z początku panelu. Pewność drogi jest jak mocne drzwi kajuty, którym nie oprze się żadna, nawet najmocniejsza fala. Tymi mocnymi drzwiami są antropologia chrześcijańska, oparta na rozumie oświeconym wiarą i prawda. Historia uczy nas, że będziemy doświadczać coraz to nowych prób podważania autorytetu Kościoła. Ale to od nas zależy, czy tym próbom się poddamy, ulegniemy, czy wręcz przeciwnie, zbudujemy mocny, silny okręt naszych poglądów, którymi bezpiecznie będziemy podróżować we właściwym kierunku. Dziękuję serdecznie prelegentom, dziękuję serdecznie Państwu. Ja pozwolę sobie podmienić mikrofon, będzie bezprzewodowy, natomiast do pytań będę po prostu podchodził. Także bardzo prosimy, żeby pytania były maksymalnie poczwórnie złożone, żeby nam sprawnie poszło. Czy są jakieś pytania? Już widzę, podchodzę. Ja mam takie pytanie. Jeżeli Kościół to hierarchia, dlaczego biskup... Papież, dlaczego nie reaguje na to, co się dzieje w kościele niemieckim i na nieposłuszeństwo biskupów? Dziękuję bardzo za pytanie. To jest wynik pewnej polityki, która może być błędna. Jest... taka reakcja papieża Franciszka, który wystosował pismo do biskupów niemieckich, do kościoła niemieckiego, bardzo krytyczne na temat drogi synodalnej i oni to odrzucili, wprost mu się sprzeciwili. Zresztą ksiądz Rotę, ten, który mnie oskarżał, śmieje się z papieża Franciszka, też z tego nakazu. No to jest pycha niemiecka, no, oni, to jest nowy Luter, no, nowa reformacja. Oni stawiają się ponad Kościół, no a Kościół próbuje ich ratować, przy czym konkretne środki podejmowane nie muszą być trafne. Na przykład tak było w reformacji, że dlaczego Luter mógł rozwinąć skrzydła? Bo papież też nie reagował. No, inna rzecz, że miał takie życie, no właśnie, polowania były bardziej interesujące, sztuka. Myślałem, co tam jakiś mnich szalony niemiecki, to się go uspokoi. Nie docenili Lutra, ale tutaj była też taka gra polityczna, intryga polityczna. Mianowicie... papież bał się wyboru na cesarza Karola V przyszłego, że będzie miał zbyt dużą moc i właśnie między innymi liczył na księcia, który popierał Lutra, który chronił Lutra, potem inni księżyta niemieccy. To była taka gra polityczna. Okazuje się, że łagodność, podobna jak wobec teraz, to jest taka analogia wyraźna, przedziwna łagodność papieża, brak reakcji na tezy jawne heretyckie, po prostu rozsadzanie Kościoła, było motywowane politycznie, ponieważ papież nie chciał sobie zrazić książąt niemieckich, żeby przypadkiem nie wybrali Karola V. I ten czas Luter wykorzystał. To już bardzo niestety skutecznie wykorzystał. Gdyby to przeciąć na samym początku, może nie byłoby reformacji. Natomiast w ogóle... papież może się mylić, może grzeszyć. Poza ścisłymi kwestiami wiary papież może popełniać wielkie błędy, tego nas uczy historia, na przykład w przypadku reformacji. Bo co się okazało? Że Karol V i tak został cesarzem i został największym obrońcą Kościoła katolickiego. To, że reformacja nie osiągnęła jeszcze większych sukcesów, to zawdzięczamy Karolowi V, który też bronił Kościoła przed wojskami protestanckimi.
Czyli widać, że to była błędna kalkulacja, która przyczyniła się do rozwoju protestantyzmu, do rozwoju Lutra. I takie rzeczy mogą być w Kościele, że pewne oceny polityczne, zresztą my, no też, myśmy też Polacy doświadczyli, prawda, że papież przerażony rewolucją w czasie powstań polskich no nie był naszym przyjacielem, zwolennikiem, bo bał się, że to są ruchy rewolucyjne, które mogą obalić porządek sprzyjający Kościołowi. Więc pewne konkretne decyzje polityczne, ale też polityki kościelnej mogą być błędne. I trzeba powiedzieć, że z naszej perspektywy ta przedziwna cierpliwość, kiedy na przykład tak surowo traktuje się niszczy zwolenników mszy trydenckiej, a tutaj taka cierpliwość wobec jawnej herezji, no jest czymś, co no trudno się zgodzić. To są jakieś kalkulacje, które mogą być błędne, podobnie jak były w czasach reformacji. I to jest no, taka gra, że zależy, jacy biskupi jadą do papieża, to mówią, że on ich popiera, prawda? Biskupi polscy jadą i mówią, że papież ich popiera, a Niemiec jadą, mówi, że ich popiera. No to jest taka niejednoznaczność, takie zamieszanie. I właśnie w tej sytuacji zamieszania, bo tutaj było pytanie o prawdę, kiedy nawiązując do tego, jak Luter, trzeba budować na prawdzie. Dlaczego Kościół niemiecki jest tak zdegenerowany? Bo on buduje na kłamstwie. On buduje na kłamstwie na temat Lutra, to między innymi kardynał Kasper. Nie chcą przyjąć prawdy, kim był Luter. Nie chcą przyjąć prawdy o gender, a jeżeli budujemy na kłamstwie, to się musi zawalić. I tutaj myślę, że najlepszym przykładem jest zakrycie Pan Jezus, akurat Eucharystia, że nawet jeżeli wydaje się, że prawda jest na słabej, gorszej, spalonej pozycji, kłamstwo jest tak potężne. Stać przy prawdzie. Po prostu nie zbudujemy Kościoła na kłamstwie. To jest absolutnie prawda ponad wszystko, bo Jezus jest prawdą. Przecież mamy doświadczenia historyczne, przede wszystkim jezusowe. Przecież jak była potężna kłamstwo komunizmu, no produkowane miliardy razy codziennie. Kłamstwo Rosjan, komunistów. Jacy my Polacy byliśmy słabi z naszą prawdą chrześcijańską. Albo prawda nazizmu, niemiecka prawda Hitlera. Przecież podbili prawie całą Europę. A my mordowani przez i Niemców, i Rosjan. Ci z ideologią nazistowską, ci komunistyczną, a my z chrześcijaństwem. I to my mieliśmy rację, tak słabi, szczególnie tak wymordowani w Powstaniu Warszawskim, gdzie te dwie wielkie bestie, Hitler i Stalin, razem mordują Polaków. Ale to my mamy rację, to my wygrywamy intelektualnie, moralnie, ponad, jako chrześcijanie ponad nazizmem, ponad komunizmem, jako Polacy ponad Niemcami i ponad Rosjanami. I to jest dziedzictwo, to nie jest nasza zasługa, to jest dziedzictwo historii, któremu trzeba być wiernym. Nawet jakby prawda wydawała się bardzo przegrywająca, bardzo słaba, być przy prawdzie, bo kłamstwo jest samobójstwem. Tylko na prawdzie możemy zbudować coś trwałego na ziemi i wieczność. I sam Chrystus właśnie w związku z Eucharystią jest najlepszym przykładem. Bo przecież kiedy On mówi mowę eucharystyczną, mówi po cudzie przemienienia chlebów, rozmnożenia chlebów, no to ludzie klaszczą, to się podoba, to super król, nie będziemy pracować, chleba zawsze będzie pod ostatkiem. Ale to dla niego jest tylko podstawa, początek, żeby mówić o Eucharystii, którą świętujemy na tym kongresie. No to ludzie zaczynają się odsuwać, Żydzi mówią, co to, kanibalizm, zwariował? On traci uczniów. I to nie tylko jest utrata popularności, ale on traci bezpieczeństwo, bo on wie, że jest okrążony przez wysłanników faryzeuszów, którzy chcą go zamordować. Jak tylko zaczął mówić prawdę, chcieli go zamordować. A jest chroniony właśnie przez te masy zwolenników. Boją się go zamordować, boją się go schwytać, bo ma tylu zwolenników. Ale jeżeli on ich straci, to go zamordują. Więc Chrystus wie, że nie tylko, że traci zwolenników, upierając się przy Eucharystii, nie biegnie za nimi, jakby zrobił polityk, nie, ja inaczej myślałem, to źle mnie zrozumieliście. Oni ani na jotę nie zmienia prawdy Eucharystii. Chociaż wie, że może stracić prawie wszystkich i że to dlatego będzie zamordowany, bo już nikt go nie będzie bronił przed mordercami. Nawet najbliżsi apostołowie są tacy, bo powiedzmy, jak dzisiaj biskupi, jak Watykan dzisiaj, taki nie wiadomo czego chce. Tak, i czy jest za tym, czy za Niemcami, czy nie za Niemcami. I Chrystus mówi do nich, wy też chcecie odejść? To mówi, idźcie, droga wolna. To jest wzór Chrystusa w relacji do prawdy. I szczególnie na kongresie eucharystycznym trzeba przypominać, że nawet jeżeli byśmy z powodu prawdy stracili popularność, stracili zwolenników i zostali zamordowani, bo Jezus stoi naprzeciw tego. Nie zmienia ani joty Eucharystii.
Po prostu mówi nam, jeżeli nie wierzycie w Eucharystię, nie przyjmujecie Eucharystię, nie możecie być moimi uczniami. No a protestanci właśnie niestety nie przyjmują, Luter nie przyjął. I to jest też kamień probierczy. Tak się powołują na Pismo Święte, a tego nie chcą doszczec, prawda? Tak oczywiste, jakie to jest odejście od chrześcijaństwa w istocie. Więc myślę, ta postawa Chrystusa, choćbym stracił nawet najbliższych uczniów, choćbym je uwięzili i zamordowali, nie oddam prawdy, nie zaprzeczę prawdy. Chrześcijaństwo jest zbudowane na prawdzie, na Chrystusie. I tylko na tym może być zbudowane. Widzimy Kościół niemiecki, który buduje na kłamstwie o lustrze, na kłamstwie o gender i zamienia się w swoje przeciwieństwo. I twarzą Kościoła niemieckiego jest ksiądz, który propaguje picie whisky i homoseksualizm. To akurat ten proces jeszcze objawił twarz Kościoła niemieckiego, synodu niemieckiego. To jest ich reprezentant. I myślę, to jest jedyna odpowiedź. Chrystus jest prawdą, jest wielkim darem i łaską, że to nam zostało dane, że nasi ojcowie nie poszli za Lutrem, za jego szaleństwem. To jest jakby taka germańska degeneracja chrześcijaństwa. I u nas nie było wojen religijnych, była tolerancja i odziedziczyliśmy najmocniejszy Kościół świata. To nie jest zasługa, to jest dar, którego trzeba strzec i trzeba rozwijać. O tym można by jeszcze długo mówić, dlatego tylko krótko powiem, że oczywiście mógłbym wykładać całymi semestrami na te tematy, dlatego przywiozłem trochę książek, które mogę nie potem podpisać. Znaczy jedna to jest taka profesora, doktora Arwega na temat homoseksualizmu. No ja znam te tematy, to jest najlepsza kompaktowa praca na ten temat, na którą ja się powołałem w Niemczech i tak efekt jest taki, że w Niemczech ta książka jest zakazana już. Po prostu to pokazuje, kim są Niemcy. To się robi państwo totalitarne. Jak ja za prawdę, elementarną prawdę w Kościele, o Kościele, którą popiera kardynał Miller. Kardynał Miller, najlepszy współczesny teolog, mówi, artykuł księdza Oko jest bardzo dobry. On pisze prawdę. A sąd niemiecki mnie skazuje na 4 miesiące więzienia za tą prawdę. To już jest państwo totalitarne. I właśnie to ich też chyba rozjuszyło, że ja powiedziałem, że każdy członek drogi synodalnej powinien przeczytać tą książkę. To oni ze strachu zakazali jej w ogóle publikacji. To jest książka zakazana w Niemczech, ale u nas jeszcze w Polsce możemy ją czytać. Tam jest mój wstęp do tej książki. Poza tym taki zespół artykułu na temat gender, efekt, sympozjum, które było u nas na Uniwersytecie Katolickim w Krakowie, Jana Pawła. No można powiedzieć, tak jak za komunizmu uczelnie katolickie były ostoją prawdy wobec komunizmu, tak dzisiaj uczelnie katolickie, także moja, są ostoją prawdy wobec kłamstwa genderyzmu. Bo genderyści są jak komuniści. To są tacy sami terroryści jak komuniści, tylko innymi środkami. Też za prawdę prześladują, sadzają do więzienia, chcą zamordować publicznie przynajmniej, ta cancel culture, żeby nie było mowy na ten temat. No i w końcu jest ta lawendowa mafia na te tematy, które właśnie poruszał szczególnie pan marszałek. Tylko ja podkreślam, ja należę do ludzi, którzy wiedzą najwięcej złych rzeczy o Kościele, o duchownych, o biskupach, o kardynałach, dlatego że, no ponieważ jestem znany w tym temacie, to wiadomości spływają całego świata. Między innymi z FBI, generał FBI mnie popiera i dostarcza informacji. Więc naprawdę jestem poinformowany. A w Stanach Zjednoczonych każdy duchowny jest śledzony przez FBI. Bo jest człowiekiem wpływu i musi być obserwowany. I proszę Państwa, i na podstawie tej wiedzy podkreślam, że Kościół to jest najlepsze, co mamy. Że to jest po prostu, tu są, jest piąta kolumna, jest degeneracja, są duchowni, którzy jak Judasz się zaprzedali przeciwnej stronie, ale w każdej armii jest piąta kolumna, w każdym państwie, w każdej armii są zdrajcy, także w Kościele. Ale pomimo tego Kościół na podstawie tej wiedzy, a mało ludzi wie tyle złych rzeczy o Kościele, co ja. To, co piszę w książce, to jest mniej niż 10%, bo nie podaję żadnych nowych faktów, tylko zbieram to, co jest znane. To jest najlepsze, co mamy, bo tu są najwięksi święci. Tu jest Matka Boża, tu jest Eucharystia, tu jest Pan Jezus, tu jest Pan Bóg, tu są święci biskupi też. I Matka Teresa z Kaltuty, Maksymilian Kolbe, Witold Pilecki, właśnie wzór dla świeckich, wspaniały. I po prostu to jest nasz wybór. No, jak wybierzesz, możesz wybrać źle, no i będziesz jak kardynał McCarrick, zejdziesz na samo dno. Ale jak przyjmiesz te środki, możesz wejść na same szczyty, jak Maksymilian Kolbe, jak Pilecki, jak Matka Teresa. Your choice, twój wybór. To jest, Kościół jest dziełem Bożym.
zbudowanym na prawdzie. I tylko jeżeli pozostaniemy przy prawdzie, zostaniemy w Kościele. No, jakbyśmy wychodzili poza prawdę Chrystusa, no to jakbyśmy wychodzili poza fundament. To musi nam się zawalić. Fundamentem Kościoła jest prawda Chrystusa i możemy trwać i zbudować coś tylko na tym fundamencie. Jak Niemcy myślą, że są mądrzejsi od Jezusa, no to Kościół obraca się w swoje przeciwieństwo. To propagują picie whisky w Kościele. No to jest efekt końcowy. I też mogę powiedzieć, że ta książka Lawendowa Mafia no ma poparcie największego teologa współcześnie żyjącego, kardynała Millera, bo w tym procesie on stanął za mną murem. Właśnie pierwszy rozdział tej książki to ten przetłumaczony artykuł w Niemczech, za który miałem iść na 4 miesiące do więzienia. Ale się boją prawdy, trzeba przyznać. No. A kardynał Miller, który zna te sprawy doskonale jako szef kongregacji, która to badała, mówi, artykuł księdza Oka jest bardzo dobry, czytajcie to, robi reklamę, prawda? A drugi artykuł tej książki z kolei otrzymał błogosławieństwo papieża Benedykta XVI. To proszę Państwa, w tym czasie zamieszania, chaosie w Kościele, to są takie latarnie prawdy. Bo najbliższym współpracownikiem Jana Pawła był kardynał Ratzinger. Miał najważniejszą funkcję, szef kongregacji nauczania wiary. I oni byli jak para bliźniaków, piękna współpraca polsko-niemiecka. Ale tym, czym był kardynał Ratzinger dla Jana Pawła, był kardynał Miller dla Benedykta XVI, też najważniejsza funkcja. Oni widzieli się z okien swoich mieszkań i na wieczorem sobie machali do siebie. Tak sobie ufali. Po prostu można powiedzieć, że Jan Paweł II, Benedykt XVI, kardynał Miller, to jest jakby święta trójca. To są światła prawdy. W czasie chaosu, szaleństwa Niemców, szaleństwa piątej kolumny w Kościele, to są nasze światła, nasze latarnie. Ich się trzymajmy. No a zarówno od papieża Benedykta XVI i Jana Pawła mam specjalne podziękowania za te teksty. No bo kardynał Jaworski, który był moim mistrzem, jego jestem następcą, moje teksty podsuwał Janowi Pawłowi, a kardynał Miller podsuwał Benedyktowi XVI i oni mi za to błogosławili. Także no mogę, ja jestem biednym grzesznikiem, ale to, co mówię, co piszę, ma poparcie tej świętej trójcy teologicznej. Temu myślę, no dlatego można ufać. I proszę Państwa, do tego zachęcam. Nie ma nic, no poza prawdą jest tylko kłamstwo. Jest samobójstwo, jest bagno. Choćby wzorujmy się na Jezusie, kiedy grozi mu, że nawet go uczniowie opuszczą, że zostanie zamordowany, bo zostanie sam, nie zmienia ani joty Eucharystii. Mówi, nie, to jest moje ciało, moja krew i jeżeli w tego nie wierzycie, nie przyjmiecie tego, to dziękuję wam, to nie możecie być moimi uczniami. To myślę, to jest też no, szczególnie ważne słowa na tym kongresie. Mówi, nie chcę was, nie potrzebuję, nie możecie być uczniami, jeżeli nie przyjmiecie tej prawdy. Właśnie prawdy. No prawda jest absolutna. Jeżeli próbujemy budować poza prawdą, no to budujemy poza fundamentem, to budujemy na bagnie. To jakby co, stawiamy się ponad Chrystusa, to jest szatańskie. Jeżeli my zaprzeczamy Chrystusowi, no jak teraz Niemcy, jeżeli stawiamy się ponad Chrystusa, no to jest szatańska pycha. To budujemy z szatanem, a nie z Chrystusem. To budujemy piekło. To jest niemożliwe, niedopuszczalne. Trzymać Chrystusa znaczy trzymać się prawdy, choćby nas za to mieli pozabijać. Amen. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę czasu, także tutaj już mam kolejkę pytań. Nie wiem, czy uda się wszystkie w tym momencie. Bardzo bym prosił też prelegentów o zwięzłe wypowiedzi, żebyśmy mogli jak najwięcej osób tutaj dać im głos. Także proszę. Michał Czermiński, Gdańsk. Jedna z tych rzeczy to apologetyka, której w zasadzie prawie w ogóle nie znamy i powinniśmy sięgać do tego skarbca Kościoła, który mamy, do postu, do adoracji, o której tu mówimy i sięgać do tych rzeczy, żeby być razem my z kapłanami, z siostrami duchownymi i one z nami i wspierać się nawzajem. Dziękuję. A pytanie? Okej, okay, dobrze, to ja tutaj panią poproszę w takim razie o pytanie, zgłosiła się pani. Ja proszę o wyjaśnienie. Dużo słyszymy o drodze synodalnej w Niemczech. Wiem, bo byłam w grupie parafialnej synodalnej, że jest druga droga niebezpieczna w Argentynie. Proszę o przybliżenie tego.
Do kogo to jest pytanie? Do profesora Oko. Akurat na temat drogi w Argentynie to niewiele wiem, tym się nie zajmowałem, tylko mogę mówić przez pewną analogię, przez pewną znajomość kościoła w Ameryce Południowej. To znaczy, z czego muszę się zdawać sprawę w kościele Ameryki Południowej, że jednak on jest bardzo przeżarty teologią wyzwolenia. I no, to jest tragedia Kościoła katolickiego, jakieś zaślepienie pasterzy, którzy trwają przy teologii wyzwolenia, chociaż już połowa ludzi przeszła do sekt ewangelickich. No bo jak mówiłem, jak oni słyszą Marksa w kościele, to mówią: dziękuję, my chcemy słyszeć o Jezusie. Poza tym tam jest, no, podobnie jak na Zachodzie, w bogatych krajach nie są przestrzegane podstawowe zasady szacunku dla Eucharystii. No, między innymi zakaz przyjmowania komunii w grzechu ciężkim. A Kościół to jest normalne nauczanie Kościoła, że pozostawanie w regularnych relacjach seksualnych z kimkolwiek jest grzechem ciężkim. Jeżeli czegoś się tego nie wyspowiada, nie może iść do Komunii Świętej. Natomiast w Argentynie, w ogóle w Ameryce Południowej, podobnie jak w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, od przynajmniej 50 lat, od czasów po soborze, ludzie prawie w ogóle się nie spowiadają, w tej sferze pozwalają sobie na wszystko i chodzą do komunii. Znaczy, to, co głosi droga synodalna, ja zaczynałem studia w Niemczech około 35 lat temu, to ja widziałem, że oni już wtedy się poddali. To, co oni teraz chcą sformalizować, to już wtedy było w szkołach, był już głoszony gender, totalna swoboda seksualna i Kościół to akceptował, nic z tym nie robił. W kościele niemieckim jest właściwie tak, że można iść do domu publicznego i od razu do komunii. Potem do domu publicznego i znowu do komunii. To jest teologia kościoła niemieckiego. Ale o ile wiem, w Ameryce Południowej jest podobnie. Tam też mówią, sam papież Franciszek mówił, że w Argentynie tylko 7% ludzi ma sakrament małżeństwa. To komu byśmy dawali komunię? Więc oni jeszcze przed tym luzowaniem ze strony Watykanu, oni, i to wiem też od misjonarzy, że po prostu jest tam taka słabość moralna, organizacyjna, że oni Komunię Świętą dają prawie jak leci. Czyli formalnie są to miliardy Komunii Świętych według nauczania Kościoła w grzechu ciężkim. Oczywiście świadomość ludzi może być różna, to osądzi Bóg, ale oni już od przynajmniej 50 lat i w Ameryce Południowej, i w tych bogatych krajach Zachodu nie zachowują na przykład tych podstawowych warunków szacunku dla Eucharystii, że w grzechu ciężkim nie można iść do Komunii Świętej. W ogóle jakby w Niemczech nawet jest kpina ze spowiedzi świętej. Ja to widziałem, wiedziałem, że tam nie jest dobrze, ale na przykład w jednym opactwie benedyktyńskim, gdzie jeszcze jest z 10 ojców, którzy mogliby spowiadać, ile jest spowiedzi w tygodniu? 15 minut. Jakby kpina, jakby lenistwo księży. Jest to żmudna praca, ale tam jest 10 zakonników i 15 minut spowiedzi. I podobnie w katedrach Hildesheim, gdzie odnowili katedrę za kilkadziesiąt milionów euro, i ja patrzę, o czym nie wierzę, to samo. Spowiedź 15 minut w tygodniu. Czyli to jest jakby powiedzenie, jak jakiś wariat już przyjdzie, jakiś Polak czy Chorwat, to go wyspowiadamy, ale spowiedź zasadnicza jest niepotrzebna. Czyli natomiast w Niemczech szacuje się, że około 2,5 raza więcej przynajmniej ludzi idzie do domów publicznych niż do kościołów w tygodniu, jeżeli tak powiemy, osoby policzymy. I kościół niemiecki z tym nic nie robi. Potem jak chcą, mogą iść do komunii. Po prostu też to są naczynia połączone. I mniej, na przykład w Niemczech, trzeba mieć świadomość, że tam nawet do 3 razy więcej ludzi idzie do domów publicznych w ciągu miesiąca niż do kościołów wszystkich chrześcijańskich. I oni się uważają za najlepszych chrześcijan. I oni chcą nas pouczać. Skąd się bierze droga synodalna? Po prostu taka jest praktyka moralna kościoła niemieckiego. I ja to widziałem już 35 lat temu, zaczynając tam studia. Więc oni po prostu wybrali, to jest po prostu inna mentalność, to jest właśnie ta pycha niemiecka. My Polacy, jak słyszymy przykazania Boże, to staramy się je zachowywać. Nawet jak upadamy, grzeszymy, to mówimy: ja grzesznik, biedny, daruj oko, zgrzeszyłem, upadłem, proszę o rozgrzeszenie. Zasada jest dobra, ja jestem zły. Natomiast Niemcy robią inaczej. Jak oni łamią przykazania, to mówią: ja Niemiec, nadczłowiek, to ja mam rację, to przykazania są złe.
To nie ja się mam nawrócić, to trzeba zmienić przykazania. Właśnie na czym polega istota drogi synodalnej w Niemiec? Że ta pycha, ta buta niemiecka zamiast nie pozwala im się nawrócić, przyznać się, że oni zgrzeszyli, no bo jak nad człowiek mógł zgrzeszyć? Nie to przykazania są złe, a Niemcy są dobrzy. To jest niejako istota problemu. Dlatego nie Niemcy mają się znamienić, ale trzeba zmienić przykazania, trzeba zmienić Ewangelię. Czyli konsekwentnie to Bóg musi się dostosować do Niemców. To Pan Jezus, Bóg musi zmienić przykazania, szczególnie szóste i dziewiąte, bo to Niemcom szczególnie smakuje, no bo Niemcy są właściwie nad ludźmi, albo nad Bogiem właściwie, to już jest szatańskie. Jeżeli człowiek stawia się ponad przykazania Boże, ponad Boga, jest to działanie szatańskie. I myślę, że to, z czego to pochodzi? Podobnie z Ameryce Południowej, bo jeżeli no ludzie trwają w takim bagnie grzechu, jeżeli no właściwie formalnie to są miliardy komunii świętokradczych i księża z tym nic nie robią, myślę, że to jest też wygodnictwo księży, no bo spowiadanie jest szczególnie męczące. No, wyspowiadać tych wszystkich ludzi to jest masa roboty. Łatwiej powiedzieć, ja jesteście w porządku, rozgrzeszenie, to jest dla księży bardzo wygodne, ale zabójcze dla Kościoła, bo ludzie, masy ludzi trwają w bagnie grzechu, nie walczą, nie spowiadają się i to też dlatego te kościoły są takie martwe. Tam prawie nie ma powołań, nie ma rozstępu duchowego. Dlaczego oni też tak łatwo ulegają gender? No bo jeżeli oni trwają formalnie przynajmniej w grzechach śmiertelnych, popełniają grzechy śmiertelne jak my nawet o wiele więcej, no bo teraz w Niemczech się bardzo rozwijają domy publiczne, no bo jak ludzie nie chodzą do kościołów, to gdzieś muszą chodzić. To gdzieś czymś muszą wypełnić życie. I jak oni jeszcze w tej degeneracji, oni chcą pouczać cały świat, cały kościół, to właśnie jest pycha niemiecka, zauważmy politycznie, że oni chcą zdominować całą Europę. To jest nowy imperializm niemiecki, to ma być nowa piąta Rzesza Niemiecka, a zarazem kościół chcą sobie podporządkować tej swojej zgniliźnie. I trochę podobnie z Ameryce Południowej, bo tam też nie ma spowiedzi, jest komunia bez spowiedzi i po prostu to się tworzy takie bagno duchowe, które powoduje, że nie ma życia. Tam nie ma powołań, ani w Ameryce Południowej, ani na Zachodzie nie ma powołań. No bo po co, jeżeli nie ma jakiegoś postępu duchowego, jest tylko coraz większa kapitulacja przed światem. I nie znam szczegółów, ale przypuszczam, że w Argentynie może być bardzo podobnie jak w Niemczech. Po prostu, jeżeli cały Kościół wybiera życie w bagnie grzechu, no to musi być zjazd w dół. To jest kapitulacja przed światem. I no właśnie no lekarstwo na to jest no tylko powrót do prawdy, nawrócenie, pokuta. Właśnie to, co dzisiaj staramy się świętować, Eucharystia, adoracja, ta czystość największa, ta prawda. No bo jeżeli Kościół kapituluje przed światem, no to jest koniec Kościoła. I obawiam się, że w Argentynie, no, z tego co wiemy, w ogóle w Ameryce Południowej może być podobnie jak w Niemczech. Dlaczego? Bo tam też chodzą między innymi do komunii w grzechach ciężkich, formalnie przynajmniej. Nie znamy świadomości ludzi. Ale prawie nikt się nie spowiada, a prawie wszyscy idą do komunii. To widzimy, tak jest w Stanach, tak jest w Niemczech. I to po prostu tworzy taką sytuację bagna moralnego, świętokradztwa, z którego nic dobrego nie może wyniknąć. Myślę, to jest zasadnicza przyczyna. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli będzie krótka odpowiedź, to może dwa, dobrze? Tutaj, nie, już chwileczkę, już tutaj mam, przepraszam, już mam kolejkę wcześniej, także. Mogę mówić, czy mam wstać? Mogę mówić. Mam takie pytanie. Siłą Polski zawsze było klęczenie przed Najświętszym Sakramentem Kościoła. Siła Polsce była to był Kościół klęczący. W Niemczech był to wyrwany już kilkanaście lat temu. Widzieliśmy profanację Eucharystii, bo ja też tam byłam, widziałam co się dzieje, widziałam jak podchodzą do tego kapłani, ludzie wierni tak zwani. Proszę powiedzieć, czy u nas wyrywając właśnie z serca Eucharystii klęczenie u młodych ludzi, nie doprowadzimy do tego, co jest w Kościele niemieckim? Ja wiem, ale już mam kolegę. Tak, wiem, no, są takie niebezpieczeństwa. Znaczy, to, co można jeszcze powiedzieć o kościele niemieckim, ja tam byłem 7 lat i ja tam nie słyszałem ani jednego kazania, które by stawiało jakieś większe wymagania moralne. To jest takie głaszkanie. Tam bardziej zacytują bajkę niż Ewangelię. Ale co jeszcze bardziej?
w Ewangelii, ja tam napotykałem w Piśmie Świętym, czytanym w Kościele, wykreślone mocniejsze fragmenty. Zresztą ja wiedziałem, że proboszcz, który z sąsiedniej parafii, który no, był prawdopodobnie homoseksualny i, no, i popełniał grzechy nieczyste na tym tle, on z ewangeliarza powykreślał zdania na temat czystości, na temat potępienia wiecznego, czyli po prostu człowiek żyje w grzechu, a potem stawia się ponad Boga. Czy też państwo wiedzą, że zaatakował mnie ksiądz Haramza, homoseksualista, który ksiądz żył w rozpuście od seminarium zapewne, i potem mówi, że ksiądz Oko jest najgorszym księdzem w całej Polsce. No tak, jak taki, mówi, to zaszczyt, prawda? Tylko że on został z Watykanu usunięty od razu, bo to jeszcze było za papieża Benedykta XVI, a ksiądz Rothe w Niemczech bryluje, chroniony przez kardynała Marksa. I rzeczywiście w Niemczech, no właściwie nie spotyka się w tych parafiach nabożeństwa eucharystycznego, nie ma właściwie adoracji, nie ma nabożeństw maryjnych, nie ma różańca. Natomiast o wiele prędzej spotka się jakieś poparcie dla gender rewolucji, tęczowe flagi. No to jest samobójstwo. Natomiast no jeżeli chodzi o szacunek dla Eucharystii, oczywiście on powinien być jak największy i oczywiście w Polsce mogą być niedobre tendencje, tylko ja mam takie doświadczenie z neokatechumenatem, bo jak to, co mnie trzymało w Niemczech, co było moim źródłem życia, to właśnie był neokatechumenat, bo to byli właściwie jedyni ludzie, jakich tam znałem, którzy poważnie brali wiarę, którzy zachowywali zasady moralne, gdzie przekazywali wiarę. 70% ich dzieci zostawała przy kościele. Inni, bo mieli wspólnotę wierzących, inni najbardziej wierzący ludzie nie byli w stanie przekazać wiary dzieciom. Oni tracili wiarę pod naciskiem tej demoralizacji. Ale akurat w neokatechumenacie jest tak, że komunia, no, to jest świętowanie Eucharystii, oni przyjmują komunię na siedząco, ale z największym szacunkiem, namaszczeniem. Więc to jest, myślę, taki przykład, że jeżeli jest odpowiednie nastawienie duchowe, można przyjmować komunię nawet na siedząco, ale owoce neokatechumenatu są wspaniałe, naprawdę. To zależy, jakie jest tło moralne, jaka jest wiara. Ale oczywiście nie, zgadzam się, że ja bym jedno podkreślał, że jeszcze ważniejsze, przede wszystkim dyspozycja moralna, duchowa. Jeżeli ludzie przyjmują komunię świętą w stanie grzechu ciężkiego, formalnie przynajmniej, i robią to miliardy razy, jak w Niemczech właśnie, no to jest najgorsze. Ale na to trzeba kłaść nacisk, myślę. Dobrze, to ja w takim razie tutaj jeszcze jest ostatnie pytanie. Proszę państwa, bardzo proszę, żebyśmy tutaj szanowali czas. Mamy za chwilę, jest następna prelekcja, nasz prelegent też się przygotował do wypowiedzi, także to ostatnie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Hania Zielińska, ja mam pytanie do księdza biskupa. Dlaczego w czasie tak zwanej pandemii my katolicy zostaliśmy odcięci od Eucharystii, która jest filarem, za przyzwoleniem episkopatu, a nawet powiedziałabym zachętą? I dlaczego w Kościele promowane jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę? I tu nie zgodzę się z księdzem profesorem. Bo wszyscy wiemy, że początkiem końca Kościoła niemieckiego było przyjmowanie komunii na rękę. I od 1967 roku była przyjmowana ta komunia na rękę bez zgody Kościoła. Jan Paweł II wprowadził to w 2005 roku. A papież Benedykt XVI robił wszystko, żeby pokazać katolikom, że nie jest to dobre i to jest zły kierunek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Faktycznie, no, najpierw może od tego wyjdźmy, że te restrykcje, które, prawda, nas obowiązywały w okresie pandemii, to pochodziły właśnie od czynników rządowych, prawda? Minister zdrowia był zaangażowany, prawda? Premier, tak, i oni właśnie te takie restrykcje właśnie wprowadzali, były podawane komunikaty, prawda? Tak, więc Kościół miał pretensje do tego, że te decyzje, które rząd podejmował, nie były konsultowane właśnie, prawda, z Kościołem. Chodzi konkretnie o biskupów. Tak, i dlatego był taki właśnie sprzeciw.
przynajmniej u części duchowieństwa. No wiem, że niektórzy biskupi może no tacy, prawda, bardzo, bardziej może otwarci, czy byśmy powiedzieli liberalni, czy prawda, no tacy może postępowi, no to powiedzmy akceptowali to, co rząd postanawiał i nawet no, takie wypowiedzi były, które były, prawda, z punktu widzenia takiego zdrowego katolicyzmu no, niewłaściwe. Jeżeli na przykład jeden z biskupów powiedział, że jeżeli idzie osoba, prawda, na mszę świętą w tej takiej, w tym momencie, to było w tym, takim momencie, kiedy pandemia była rzeczywiście taka ostra, do kościoła, to popełnia grzech. Tak, więc takie, niestety, takie były wypowiedzi, one są udokumentowane, więc to takie stanowisko oczywiście jest, prawda, no, nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. No tutaj mówiliśmy w dyskusji, że księża, że duchowni, prawda, na czele z papieżem, prawda, i z biskupami, no, są w niektórych sprawach właśnie omylni i dlatego no, te błędy właśnie się pojawiły w takim właśnie czasie, prawda, jakim była pandemia. Tak, więc to trudne. My mamy taki słuszny żal do tych restrykcji rządowych, no bo one były czasem takie nie bardzo rozumne, bo jeżeli na przykład było takie, prawda, no, zarządzenie, że w kościele może być tylko 5 osób i to było takie zarządzenie ogólne, co oznaczało, że w katedrze, prawda, na przykład świdnickiej, czy jakieś tam, czy w kościele mariackim w Krakowie, prawda, ma być 5 osób i także w takiej kapliczce, prawda, małej też 5 osób. Więc to takie były no, tutaj niedopatrzenia. Co drugie miejsce, tak jest. No, a jeszcze, no, gdy idzie o, prawda, o Komunię Świętą, no to tu pani sam powiedziała, że było pozwolenie Kościoła, ono nadal jest aktualne, ale my preferujemy przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco i do ust. To jest tak.